Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kagul, podejdź do płota. A na co mnie tu? No podszedł i co? A powiedz mi, jaki jest najlepszy komputer na świecie, a? No przecież wiadomo, że Atari. Że co? Będzie mi tu bluźnił? Pod moim płotem? Kazimierz, co ty, Kazimierz? Czekaj, no ja cię jeszcze tatkową kosą przejadę. Kochani, witamy w 21. odcinku Amiga bez ściemy. No i kolejny raz w poszerzonym gronie od mojej prawicy Mr. Paweł, proszę przedstawić się. No, witam serdecznie. Bardziej myślę, że osoby ze świata retro znają mnie pod ksywą Nowe 80. Prowadzę taki mały, zgrabny kanał, gdzie wrzucam swoje wypociny. No i bardzo mi miło, że mnie zaprosiliście i że będziemy tutaj mogli porozmawiać i o Amigach, i o Atari Falconie. Super. No i mój przyjaciel, jak zawsze obecny. Rafał Chyła, znany jako Mufa. No i mój przyjaciel. Rybigiusz, Rybik z Klasa. Jedziemy. 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 Tak, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o Amidze 1200 i o Atari Falconie. Pewnie wszyscy, którzy interesują się latami 90., to pamiętają choćby słynny artykuł w piśmie Commodore Amiga z marca 1993 roku. Amiga 1200 kontra Atari Falcon, 32-bitowa wojna rozpoczęta. No i sobie porozmawiamy o możliwościach tych sprzętów. Ale ja mam tutaj dla mojego kolegi Remika jedno pytanie. Walisz. Atari zostało zaprezentowane w sierpniu 1992 roku na imprezie bodajże Atari MES, jak się nie mylę. I tam ludzie z Atari jako głównego konkurenta wymienili jeden komputer. Jestem ciekaw, czy zgadniesz jaki. I oczywiście nie Amigę, tak? Wymienili. Nie wiem, co wymienili. Czekam, aż zgadnę. W 92? Tak. No to pewnie Maca. Akurat nie, niby przy Atari TT i tak dalej wymieniali, a tu co ciekawe wymienili Amiga CD TV. A to dlatego, że 1200 to jeszcze w ogóle nie było, bo została zaprezentowana dopiero w październiku, więc to była parę miesięcy wcześniej, więc oni jeszcze do 1200 nie mogli się odnosić, a odnosili się do CD TV w tym względzie, że stwierdzili, że CD TV to jest komputer, który potrafi odtwarzać multimedia, ale Falcon to jest pierwszy komputer, który nie tylko potrafi je odtwarzać, ale także potrafi je tworzyć. I nawet były gdzieś tam prototypy i zamysły, żeby Falcona też oczywiście w kolejnych wersjach wrzucić do obudowy CD TV. I gdzieś chyba mam nawet zdjęcie, więc damy to na przebitki. Ale to taka ciekawostka, nie? Potem już. No to mega ciekawostka. Kompletnie bym się tego nie spodziewał. No ja też. Jak to przeczytałem, byłem w szoku. Nie wiem, czy ty, Paweł, o tym wiedziałeś. Wiedziałem. Z tego co pamiętam, to Falcon został zaprezentowany w bardzo specyficzny sposób, ze względu na to, że została taka ustawiona jakby piramida i na górze tej piramidy znajdował się Falcon, on był specjalnie oświetlony, jakieś lasery, światła i tak dalej. Natomiast będzie na przebitce. Tak, natomiast to porównanie było naprawdę bardzo trafne, bo Atari prezentowało komputer multimedialny i odnosiło się tak naprawdę do innego, jednego z pierwszych komputerów też multimedialnych,
Tutaj segmentacja Atari TT był porównywany do Maca ze względu na skład do druku, na bardzo podobne oprogramowanie i ta segmentacja wydaje mi się, że na początku lat 90. była bardzo, bardzo trafna. I rozwijając jeszcze tą myśl, Atari zaprezentowało takie demo z możliwościami Atari Falcona. Nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć, tam jest między innymi grafika, jaką może tutaj Falcon zaprezentować, różne tryby, w tym tryb 16-bitowy, między innymi efekty dźwiękowe. Teraz z perspektywy lat one wyglądają dosyć ciekawie i śmiesznie. Tam są odgłosy, nie wiem, klaksonu, zbitej szyby, w ogóle tego typu efekty. Wygląda to śmiesznie i brzmi to śmiesznie, natomiast wtedy... Nawet wtedy, no... Tak, to był realistyczny dźwięk. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o jakby pojedynek taki bokserski czy sportowy, to mi się zdaje, że już na etapie prezentacji jednak 1-0 dla Falcona, bo no było z wielką pompą ta prezentacja, praktycznie prezentacja Amigi 1200, prezentacja Amigi 1000. Ona w ogóle nie istniała. Tak. Prezentacja Amigi 1000 to było coś, a 1200 to... No. Po prostu jest gdzieś napisane, że gdzieś pokazano w październiku 92 i tyle, nie? Żadnych piramidek z obracającym się Atari. Tak jak Atari. Natomiast może w ten sposób, że ten start był taki no, dosyć mocny, natomiast bardzo szybko skończyło się wsparcie dla Atari Falcona i tutaj główne siły zostały przerzucone na Jaguara czy Jaguara, jak by go nie nazywać. Tak więc wydaje mi się, że jednak wsparcie dla Amigi tutaj było przez producenta dużo mocniejsze. Tak. No, tak jak mówisz, start był dobry, ale zaraz po starcie, z tego co też czytałem, to Atari powiedziało do sprzedawców, reklamujcie sobie to sami, my żadnych reklam, niczego, żadnych pieniędzy na promocję nie damy. No i też słyszałem, to też może zaskoczyć amigowców, bo taka jest legenda i prawda, jeśli chodzi o Amigę 1200, że Commodore dało ciała, bo na gwiazdkę 92 roku nie zdołało zapełnić półek sklepowych Amigami. A gdy czytam historię Falcona pisaną przez atarowców, to oni podziwiają, jak to sobie Commodore świetnie poradziło i wypełniło lukę, bo Atari to praktycznie w ogóle nie było, jakieś pojedyncze sztuki się pojawiały, więc tu już szybko 1-1, bo tu jednak faktycznie z tą Amigą 1200 było lepiej, nie? Oj, to tutaj naprawdę ciężko porównywać. Jeśli chodzi o Atari, to ten komputer w jakiejś takiej minimalnej ilości był dostępny dopiero w 92 roku. Trzeci chyba. No, drugi, trzeci powiedzmy. Natomiast... Znaczy to też zależy, o jakim kraju mówimy, nie? Bo to też jest ważne. No tak. Natomiast skala w ogóle sprzedaży tych komputerów to jest diametralnie różna, więc tutaj warto sobie określić, co nazywamy dużą skalą sprzedaży, bo... Znaczy do dzisiejszych konsol to w ogóle się nie liczy, nie? Ale, ale w tamtych latach tak. Ale jednak jak tutaj mi Paweł powiedział przez telefon, to aż sam byłem w szoku, no bo Amiga 1200 to jest, nie wiem, powiedzmy 900, pół miliona 000. Sztuk, a teraz powiedz, ile było Atari, Falconów. No różne, według różnych źródeł od powiedzmy 16-18 tysięcy do 26-28, zakładając nawet te 30 tysięcy, no to jest kropla. To jest kropla względem Amigi 1200. Amigi. Mhm. Tu już można by zakończyć materiał. Zakończyć cały grał. Ten pojedynek, no, tak. No ale oczywiście tak skrótowo nie będziemy szli. Także myślę, że jeszcze tylko powiem a propos tej sprzedaży, bo to też może to zainteresować, ceny jakie były, nie? I ceny na pewno Atari było droższe, bo też no, miało tam trochę lepszy procesor i tak więcej dalej. Ale ja mam tu ceny właśnie z Commodore Amiga z połowy 1993 roku. I wtedy Amiga 1200 w Polsce kosztowała 9 milionów,
Atari Falcon w tej podstawowej wersji z 1 MB kosztował 12 milionów. I tu powiem, że najniższa krajowa brutto to była 1 650 000, a średnia krajowa 3 900 000, czyli no powiedzmy, jakby to dzisiaj porównać do dzisiejszych pieniędzy, no to gdzieś takie Atari powinno kosztować ze 24 000, no to też się nie taki dziwię. Mac Studio. Też się nie taki dziwię. Mac Studio. No, no, że to było tak mało popularne. No zresztą pewnie i na Zachodzie to też wtedy trochę był już wydatek, nie? A tutaj mam do ciebie, Paweł, pytanie, bo już też rozmawialiśmy, ale powiedz naszym widzom, jakie są Atari i Falcona ceny obecnie, bo też jednak tutaj przebija Amigę 1200. Ja myślę, że Amigę 1200 przebija i raczej można to porównywać do Amigi 4000, tak mniej więcej, jeśli chodzi o kwestie cenowe, więc ze względu na tak małą dostępność tych komputerów, a szuka ich, myślę, że spora grupa kolekcjonerów, niekoniecznie osób, które chcą tworzyć różne rzeczy, nie wiem, na demoscenie, czy tworzyć muzykę, a bardziej kolekcjonerów. Żeby mieć, aby mieć. Tak, to się zdarza chyba dosyć często. Natomiast tak na eBayu mniej więcej można znaleźć ceny, powiedzmy, w okolicy 10 tysięcy złotych. Lub trochę nawet wyższe. Jeśli ktoś sprzedaje, i to tak w tym środowisku Atari, powiedzmy tak bardziej po znajomości, to ja słyszałem o cenach w okolicach 7-8 tysięcy złotych i to jest dobra cena. Ja sobie mówimy o Golasie? Mówimy o Golasie, tak. To jest... No, tyle jest coś warte, ile chcą ludzie za to zapłacić. No tak, tak, tak. No. Także ceny są wysokie. Rynek sam wycenia. Dokładnie. Bo właśnie, tak jak mówisz, ja też oczywiście zrobiłem mały research i gdzieś tam widziałem, że ktoś wystawił Falcona za 15, ale oczywiście nikt nie kupił, bo może on sobie chciał tak wystawić, no ale nikt nie chciał zapłacić. No i widzę, że obniżył cenę chyba aktualnie, gdzieś tam widziałem jakąś aukcję, nie wiem, czy jeszcze jest aktualna, no ale kilka tygodni temu, za 10 tysięcy, ale też sprawdziłem sobie, powiedzmy, aukcje zakończone sukcesem, to jakąś tam aukcję, która zakończyła się sukcesem, a więc ktoś tyle chciał dać, to było 7700 chyba złotych, czy coś takiego. Mhm. No, więc... no ale to i tak, nie? No, no. To mówisz o polskim, tak, portalu? Tak, tak, tak. Nie wiem, czy o Allegro widziałem, czy gdzieś, nie? Mhm. Ja bardziej śledzę to na eBayu, na międzynarodowych aukcjach. I tak jak pojawiają się mniej więcej około 10 tysięcy złotych, to wiszą czasami miesiąc, półtora miesiąca, jednak znikają. Także wydaje mi się, że... Czyli jednak kończą się klepnięciem. Tak, tak. No okej. Okay. Kurczę. Co, chyba przejdziemy okay. do hardware'u, nie? No myślę, że tak. Tak, tak. I teraz ja chętnie dodam coś od siebie, bo tak jak ja tutaj mało miałem do pogadania... Ty mnie zaszczułeś jednym pytaniem pierwszym, że do rogu mnie wrzuciłeś, przyjacielu. To była ciekawostka. Nie, myślę, no, że większość... Przyznam szczerze, że o Atari moja wiedza jest naprawdę bardzo uboga, więc tym bardziej doceniam naszego gościa, żeby uzupełnił mi tą wiedzę. Ale pamiętam właśnie w Commodore Amiga ten artykuł Falcon kontra 1200. I przyznam się do czegoś szczerze, to wtedy to wypierałem, tam między kumplami to próbowałem jakoś się obronić, ale dzisiaj biorę to na klatę i jak przeczytałem specyfikację, to zrobiłem tak, nie? 30 jest, u nas 20, oh my god, DSP jest, u nas nie ma. No tak mnie to wnerwiło, no ale summa summarum... W moim prywatnym tym jednak Amiga wygra, ale dlaczego wygra, to powiem na końcu. Ale rzeczywiście hardware'owo, jak się patrzało papier na papier, no kurde, no nie mamy startu do tego Falcona, nie? Więc teraz oddaję głos naszemu gościowi, żeby tu trochę rozbudował temat. No kurczę, to jest tak naprawdę bardzo ciężko porównać te dwa komputery, bo one były sprzedawane w zupełnie innej konfiguracji, tak jak powiedziałeś. Tutaj procesor 0.30, w Amidze 0.20. Także tutaj to już jest spora różnica. Samo wyposażenie tego komputera było
znacząco inne. Ale mogę ci jeszcze przerwać na chwilę, żebyśmy to uporządkowali, bo zanim przejdziemy do wyposażenia i innych rzeczy, chciałbym też, bo sam też znowu nie wiedziałem tego, a dopiero rozmawiając z tobą, więc chciałbym, żebyś się podzielił z tym z naszymi widzami, że owszem, CPU był mocniejszy, no to nie ma w ogóle co dalej tego rozwijać, ale tak, Amiga miała skopaną szynę procesora, tak wszyscy mówią fachowcy i tak jest, ale ty powiedziałeś, że Atari Falcon miało jeszcze bardziej skopaną, gdzie jeszcze tak, ten CPU tak, był tak. bardziej dławiony, więc może o tym powiesz. Tak, tak, to jest faktem, także procesor 030 Motorola, natomiast 16, dostęp 16-bitowy do szyny, także to jest tak naprawdę konstrukcja mieszana, 16-32-bitowa, tak naprawdę 32-bitowy dostęp do szyny, do pamięci ma układ graficzny Widel. Natomiast procesor tutaj jest 16-bitowy i tak naprawdę jeśli mówimy o sprzętach stokowych Atari, to Atari TT było dużo mocniejszym komputerem, gdzie była też 030, 32 MHz miała ta 30 i była i już nie miała, nie była 16-bitowa, tylko ta szyna była szersza. Także w Atari Falcon procesor był mocno ograniczony i te ograniczenia można sobie tak powiedzmy wyobrazić na takiej zasadzie, że często to jest porównywane chociażby do procesorów 386, były wersje DX i SX, tak, i ten SX był obcięty mniej więcej o połowę i ta prędkość, wydajność była znacząco niższa. Podobna sytuacja w przypadku kart graficznych, nie wiem, w Amigach stosuje się te same karty bardzo często na mostkach PCI, tak samo jak w Falconie, czyli na przykład Radeon 9200, który ma tam dostęp do pamięci 64-bitowy, ale są wersje 128-bitowe z dostępem i te karty są bardzo znacząco szybsze, mimo tego samego układu graficznego, także tutaj ta różnica jest mocno widoczna. A pewnie najbardziej by to zwizualizować, jakby puścić kartę po Zoro 2 graficzną, a po tak, Zoro tak, 3 tak, na tak. No dobra, czyli przeszliśmy płynnie do grafiki, bo tu myślę, że jednak mimo wszystko Amiga ma przewagę, przynajmniej no, jak patrzę na tryby graficzne, to jednak ma nieco wyższy, bo masz 1280x512, Atari ma chyba 640x480. No i jednak w trybie HAM daje 262 tysiące kolorów, gdzie tylko, że to Atari też jest troszeczkę. I no nie wiem, jak ty o tym myślisz, bo ja jednak myślę, że na papierze jednak tu jest 1-0 dla Amigi, ale no czekam na komentarz fachowca, który używa tych dwóch komputerów na co dzień. Znaczy ja może z perspektywy bardziej użytkownika niż fachowca, natomiast powiem w ten sposób, zarówno w Amidze, jak i w Atari te tryby graficzne w stosunku do ilości kolorów, one nie są jakoś mocno ze sobą powiązane, tylko są umownie. Ja widziałem w Atari Falconie dużo wyższe rozdzielczości, nawet ta rozdzielczość z X-em w okolicach 1200, ale no to są takie już trochę, wydaje mi się, że na zasadzie bardziej sztuczek. Natomiast software'owo spokojnie można na przykład 800x600 sobie w Falconie wyświetlać cały system. Można to skonfigurować, jest taka możliwość. W bardzo łatwy sposób również można te 800x600 hardware'owo podłączyć przez właśnie gniazdo na wyjściu VGA, używa się kwarc, który podbija rozdzielczość do 800x600 i to nie jest jakoś mocno problematyczne, natomiast sam Widel jako układ graficzny jest naprawdę bardzo wydajny. Ważne, że ma tryb 16-bitowy, czyli mamy tutaj te 65 tysięcy kolorów, które jest wybierane z palety, o ile dobrze kojarzę, 18-bitowej, czyli z 200, powiedzmy około 60 tysięcy kolorów. I to jest standardowy tryb, który można uzyskać w systemie.
jest, bo tutaj porównując do trybów HAM, z tego co kojarzę, to w Amidze tryb HAM zarówno dla układów tych wcześniejszych ECS, jak i do AGI, on się pojawił tak trochę przypadkowo. To był w ogóle testowy tryb, który Commodore miał przed wyjściem już Amigi. No niestety tak. On był tak często mega jakby czczony, co to nie potrafi, a tak naprawdę nic z tego nie korzystał, bo tak, i tam, nawet i tam to był efekt przypadku. I tam były troszeczkę też, o ile dobrze kojarzę, ograniczenia, czyli zmieniając kolory, tam można było... Klatek na sekundę chyba. Wydaje mi się, że zmieniając kolory, to tam była możliwość sterowania tylko jednym kolorem chyba z trzech, zmieniając kolor. I często, to ja tak mówię w bardzo uproszczony sposób, często jeśli generowaliśmy jakąś grafikę i były takie skrajne kolory, to było widać, jak na przykład procesor to przetwarza i one się zmieniają i pozostawały takie artefakty. Także ten tryb HAM, jego można w bardzo dobry sposób, jeśli ktoś potrafi, wykorzystać. Ja na Amidze mam bardzo dobre materiały w ogóle wideo w trybie HAM 8 czy 6, o ile dobrze pamiętam, tak one te tryby się nazywają. I to naprawdę wygląda super. Natomiast w Falconie 16-bitowy tryb jest całkowicie standardowym trybem, jak w Amidze tryb 8-bitowy. I z tego co kojarzę, bardzo dużo dem tych pierwszych było właśnie robionych z naciskiem na tryb 16-bitowy. Po prostu demo scena chciała pokazać, że na innych komputerach tak, tego tak nie można używać. Także jest to takie, no powiedzmy, ten komputer multimedialny, który był przez Atari reklamowany. Ale zobacz, przypadek przypadkiem, HAM był HAMem, ale teraz po latach gra Hamulet, o której mówiliśmy zresztą w paru odcinkach wcześniej, wykorzystuje ten tryb i wykorzystuje go tak obłędnie, że programista doszedł do jakiejś perfekcji wykorzystania tego w cudzysłowie błędu, tak? No, ale bo zobacz, Remi, no właśnie, ile czasu musiało to jednak zająć, bo przeważnie HAM to był do statycznych obrazków do obrazu. Tak, do statycznych obrazków, do tak, żeby wyświetlić sobie... Ale gier w tym nie było, nie? Nawet systemu łącza nie mogłeś sobie ustawić, już pomijając fakt, jak wolno by to chodziło, ale no nie mogłeś sobie, mogłeś 256-kolorowego workbencha, a ja rozumiem, że w Atari do systemu zaraz jeszcze przejdziemy, ale mogłeś w 65 tysiącach ustawić blat? Czy nie? Tak, można było to zrobić, podłączając przez RGB. OSA nigdy nie widziałem więcej niż 4 kolorach, ale no, okej. Okay. To jest jak to może wyglądać, nie? Dobra. To na grafice powiedzmy, dajmy remis i przechodzimy do dźwięku, bo tu na pewno Amiga musi dostać niestety po tyłku. No musi. No niestety musi. No nie, no do dźwięku, no nasza Paula, która do Amigi 4000, no w klasycznych Amigach tłuczona, no tego nie mogę wybaczyć Amidze, nie? No to, no tutaj już w ogóle nawet, no nie mogę nic powiedzieć, no oddaję głos. Znaczy Paula tu Hamuletem się broniłem, a tu nic nie mogę zrobić. Ja uważam, że Paula ze swoimi tam powiedzmy możliwościami, nawet w latach 90. dawała radę. To może tak z podwórka muzyka amatora. Wydaje mi się, że w tej chwili są tak robione i pakowane, upychane w ogóle nowe utwory, które są przygotowywane. Można zamieniając na 8-bitowy standard sprawdzić, że się niedużo traci na jakości. Więc ta Paula naprawdę dawała radę. Szkoda, że nie była rozwijana w nowych Amidach, bo było co rozwijać. Natomiast tak z punktu porównania z Falconem, to przede wszystkim nie było wejścia do... Nie mogłeś podłączyć sobie instrumentu, nie mogłeś podłączyć jakiegoś dźwięku, który chcesz zarejestrować. Potrzebne były dodatkowe sprzęty. Natomiast tutaj w Atari Falcon to właściwie wygląda to tak, jak w współczesnych komputerach. Czyli masz wejście,
możesz sobie to podłączyć tak samo jak do każdego innego komputera w dzisiejszych czasach, czyli peceta. Bardzo ciekawe jest to, że jest tam 8 kanałów tak naprawdę w rozdzielczości 16-bitowej i to robiło straszną, moim zdaniem, robotę. Ten komputer był po prostu utworzony, co pewnie będzie zarzutem do Atari Falcona, że jest to komputer niszowy, ale on tę niszę wypełniał i tutaj z Amigą nie ma co porównywać ze względu na jej wszechstronność, dostępność i trochę może inne założenia. Natomiast same możliwości muzyczne i to, że mogliśmy próbkować tak naprawdę do 50 kHz, to 51 jest, chyba nawet. No, powiedzmy, okej. Okay, 50, no. Tak, to jest powyżej standardu CD, więc jest rewelacyjne. Do tego mamy układ DSP, czyli układ typowo, można powiedzieć, muzyczny, ze względu na to, że można nakładać różne efekty, tak? Delaye, jakieś opóźnienia. Echo, reverby. Tak, tak, tego typu rzeczy. To jest niesamowite, jeśli chodzi o kwestie wykorzystania przez muzyków. I co jeszcze? No i ten hardware w połączeniu tak naprawdę z bardzo specyficznym oprogramowaniem tworzonym dla muzyków robi po prostu niesamowitą robotę. Ten komputer, dodając do tego odpowiednie oprogramowanie, bez dodatkowego hardware'u, który rozbudowuje ten sprzęt, spokojnie można było używać w profesjonalnym studiu, co bardzo ważne jest i to jest ciekawe. Jest taki parametr w studyjnych urządzeniach, to jest parametr, który jest w tej chwili, był zdefiniowany po roku już 2000, że odstęp ciszy od szumu jest, jeśli jest na granicy do 120 dB, to to urządzenie jest używane jako urządzenie wysokiej klasy studyjnej. Falcon ma ten parametr mniej więcej na 140 dB. Także dużo wyżej niż profesjonalne urządzenia tworzone dzisiaj. Tak, także stąd zdarzają się takie sytuacje, że nagrywanie na Falconie naprawdę, mimo tego, że to już jest komputer ze starym procesorem, naprawdę daje bardzo fajne rezultaty. I oczywiście oprócz tego DSP, oprócz tych przetworników analogowo-cyfrowych, mamy możliwość podłączenia dźwięku przez moduł cyfrowy, który trzeba zewnętrznie do typowego Falcona, który wychodził pod szyldem Atari, sobie tutaj dokupić i można go w ten sposób rozszerzać. Natomiast ten komputer był później sprzedawany już nie pod brandem Atari, został wykupiony przez jedną z firm, która wydawała oprogramowanie fachowe i studyjne rzeczy dla muzyków. I tam już ten moduł cyfrowy, pewne poprawki zostały dodane. I tutaj jest bardzo duża, to już jest taki bardzo mocno wyspecjalizowany sprzęt. Oczywiście oprócz tych rzeczy, o których wspomniałem, no to ze względu na kompatybilność była tam Yamaha, 8-bitowa, taka jak w Spectrum, znaczy skompatybilna tak jak w Spectrum, tak jak w Atari ST, to była troszeczkę nowsza Yamaha, zmodyfikowana, natomiast kompatybilna. Ja akurat za Yamahą nie przepadam, nie za bardzo lubię jej dźwięk. Wolę 8-bitowego, nie miał startu do Pauli. Ale ja, no tak, tak, ja wolę 8-bitowego Pokeya z małego Atari niż Yamahę. Tak mam, ale wiem, że są zwolennicy chiptunów, muzyki tworzonej tak bardzo w stylu retro. Może teraz... Są ludzie, którzy lubią Sida, nie? Z Commodore. No tak. Ja jako 8-bitowy atarowiec powiem, że Sida uwielbiam i na Commodore są bardzo dobre narzędzia do tworzenia muzyki. Moim zdaniem lepsze niż na małym Atari.
ubolewam, natomiast fakt jest faktem. Ale ta Yamaha to był po prostu ten układ AY znany z ZX Spectrum, tak? Czy tak, było... w nowszej wersji, bo to on był nawet w nowszej wersji. Ja też lubiłem, mimo że też byłem 8-bitowym atarowcem, ale lubiłem jak, oczywiście nie z bzyczka, tylko po tym właśnie kartridżu z AY to już to brzmiało. No, ja tylko mogę na obronę Amigi powiedzieć, że owszem, Paula starała się jakimiś sztuczkami robić dźwięk 14-bitowy, mieliśmy te tryby wachy i tak dalej, no ale to brzmiało słabo niestety. No i tu chyba nic nie można na obronę Amigi dać, a no nie. No, na przewidce będzie film, bo pokazałeś jak ty tworzysz muzykę z pomocą Falcona, gdzie podpiąłeś gitarę i tworzyłeś muzykę i tutaj jeden użytkownik z PPA, Renton, robi na Amidze 1200 coś podobnego, więc też można. No tak, tylko że tam próbkowanie jest zdecydowanie inne, nie? No, to, że ktoś gra, to jedno, a to tutaj, bo też obejrzałem ten film dzisiaj, bo tam wrzuciłeś na ten, no. No tak, ale rozmawialiśmy o kaliber 44 i ja już wtedy powiedziałem, że większość zespołów z branży jednak używała tego Atari. Chyba też ten nasz ulubiony w tamtych czasach Depeche Mode też chyba korzystał przez jakiś również czas. Mhm. Ale jednak niektóre zespoły też używały Amigi, więc się jednak dało. Pewnie za pomocą odpowiedniego... Nie, no jasne, że się dało. To nie chodzi o to, że się nie dało, tylko że tam było łatwiej. No tak, tak. To jest bardzo ciężko porównać, bo rzeczywiście kwestia podejścia do muzyki, jeśli mówimy o samplowaniu, o samplach i o zabawie układaniu tego w muzykę, to te oprócz próbkowania, to tak naprawdę narzędzia na Amidze czy na Atari są bardzo zbliżone. Różne. Nie, właśnie różne moim zdaniem. No są, okej, są różne, ale chodzi mi o możliwości. Nie, no bo... No dobra, no ale zaczekaj, bo teraz... Ale ja mówię dobra, o samplowaniu, no. Mówię o samplowaniu. O samplowaniu, właśnie o samplowaniu tak, mi chodzi. Kolejną kwestią jest MIDI, tak? MIDI na Atari. Ja nie mówię tylko o tym, że duże Atari już miało te wyprowadzone MIDI i było łatwo podłączyć instrumenty zewnętrzne i tak dalej, sterować Atari tymi urządzeniami. Na Amidze też było bardzo podobnie. Natomiast w przypadku MIDI ilość oprogramowania i sprzętowych dodatków na Atari jest bardzo duża. Ja używam też MIDI z Amigą. O to mi chodzi właśnie. Mam też oprogramowanie oryginalne na Amigę czy na Atari i to na Atari jest naprawdę to fajnie rozbudowane i jeśli chodzi o możliwości funkcyjne tego oprogramowania, to ciężko to porównać, bo są bardzo rozbudowane rzeczy, jak Cubase, jak Notator. No właśnie do Cubase'a chciałem tutaj pić. Ale to jeszcze o trzeciej rzeczy. To jeszcze o trzeciej rzeczy. Tutaj mówiliśmy o samplowaniu, czyli nagrywaniu próbek. Na Amidze to można było robić przez sampler. Na Atari można było sobie podłączyć bezpośrednio i nagrać jakieś próbki i się tym bawić. Chodzi mi tylko o model, nie o jakość tego dźwięku i tak dalej, o sposób działania, że na samplach można było się bardzo podobnie bawić. Ale Atari, i tutaj jeśli mówimy o Depeche Mode, mówimy o Michel Jarre, to nie mówię tylko o samplowaniu, mówię o hard recordingu. A hard recording to jest zupełnie coś innego. I teraz mówię to, o czym powiedziałeś. Ten mój materiał, który przesłałem, to jest materiał, który jest nagrany na Atari Falconie. On jest puszczany z Atari Falcona. Każdy oddzielny ślad to jest oddzielny instrument. To jest wszystko, to nie jest samplowane, to jest nagrany żywy instrument. Te przebitki, gdzie ja gram na gitarze, to są tylko pokazane z sesji nagraniowej, gdzie ja grałem, natomiast wszystko leci z Atari Falcon. I to jest tak naprawdę sposób nagrywania, który jest w tej chwili w studiach nagraniowych, jeśli ktoś na ślady nagrywa pojedyncze instrumenty, dodaje do tego efekty, w jakiś tam sposób później zajmuje się masteringiem. No, składa puzzle. Tak, to wszystko jest na Atari dostępne.
i to jest wszystko w pełni działające. Natomiast ten materiał, który tam z Amigi wysłałeś, Rentona, to jest bardzo, bardzo fajny kanał. Ja śledzę jego dokonania, chociaż nowych materiałów tam od jakiegoś czasu nie ma. Też Rentona miałem okazję spotkać kilka razy, między innymi na Silly Venture w Gdańsku. To pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Renton tam miał nagrane sample perkusji. On sobie ustawił sample perkusji i do tego grał na gitarze podłączonej przed wzmacniacz. On tam nie miał możliwości nagrania tej gitary, to co gra, nagrania na Amigę. To jest troszeczkę inne podejście. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię właśnie Atari i hard recordingu, to jest komputer, na którym wyszedł Cubase. Ten Cubase jest do dnia dzisiejszego rozwijany. Dokładnie, jest. I jak człowieka z Cubase'a posadzisz przed Atari, to on powie, że on jest w domu. Aczkolwiek bo minęło, teraz bo... nie jest na Atari rozwijany, tylo na PC-ta, co? Czy jeszcze na... Tak, ale... Ja sam mam Cubase'a na PC-cie. No. I teraz jak usiadłbyś na Cubase'ie Atari, to zauważysz, że takie same są funkcjonalności. Jest to trochę uproszczone oczywiście, bo nie ma tylu pluginów, tych wszystkich dodatków nowych. Natomiast sposób nagrywania, sposób zaznaczania śladu, który nagrywasz, sposób, że coś tam, nie wiem, wyciszysz, jakąś sekcję włączysz, to wszystko jest identycznie i to UI jest rozwijane. Jest to samo. Tak. I to jest, no dobra. Okay. To jest to takie, to jest musimy ta nisza. Musimy przejść do mniej przyjemnych rzeczy dla Atari. Chociaż tu jeszcze będzie w miarę chyba sytuacja wyrównana, bo jest RAM. No i Atari wyszło w trzech wersjach, ale ta podstawowa, która i tak była droższa od Amigi 1200, wyszła z 1 MB RAMu i mi się wydaje, że to jest nieporozumienie jak na taki komputer, bo nawet te 2 mega dla 1200 to moim zdaniem było... To było za mało. No a te jednak wersje z 4 czy z 14 megabajtami, słyszałem, że ta z 14 to w ogóle wyszła tylko na rynek niemiecki i była w ogóle tak rzadkim sprzętem, że oczywiście ja rozumiem, że idzie po prostu RAMu dołożyć, jak ktoś chce, ale... Właśnie i tu ja się chcę coś dopytać naszego gościa, bo wiesz, ja z Atari to jestem noga. Czy w Atari można było po prostu włożyć sobie SIMa, czy nie? Czy też kartę turbo, jak do Amigi? Można było oddzielnie włożyć pamięć, jest do tego specjalny slot i ta rozbudowa pamięci była na początku możliwa tylko przez te dodatki, które robiło tak naprawdę Atari, ale bardzo szybko pojawiły się takie przejściówki, że wkładałeś w gniazdo płytkę, która miała na sobie możliwość redukcję zamontowania na SIMa, tak. I tak, tutaj Mufa z tym ilością pamięci, rzeczywiście tak było, jak opowiadasz, były różne wersje. Te wersje nawet są zaznaczone na każdym Atari do dnia dzisiejszego, jak były stokowo sprzedawane. Z tyłu na naklejce tej pod komputerem jest informacja, czy on był sprzedawany z dyskiem twardym, czy on był sprzedawany właśnie z megabajtem, z 4, z 14. I rzeczywiście to jest zaznaczone. Natomiast 1 megabajt pamięci, w zależności jak chcesz zastosować, ja wiem, że nam się to wydaje bardzo małe. Natomiast powiem tak, porównam z Amigą. Używam Music Ax, taki bardzo fajny program, który działa rewelacyjnie, jest super rozbudowany i to jest dla mnie amigowy szczyt, jeśli chodzi o kwestię... No tak, no muzykę, no to tak. Muzykę. I to działa na taki odpowiednik Cubase'a, tak, ale amigowy. To działa na Kickstarcie. Okej, to działa na Kickstarcie 1.3 i wymaga 512 kilobajtów. Dlaczego? Bo głównie się bawiły tym osoby, które tworzyły w MIDI. Muzykę po prostu na instrumentach MIDI i używały na przykład Amigi sterując jakimiś instrumentami. Podobnie było z Atari. O ile dobrze pamiętam, ja mam akurat nowsze wersje Notatora, zresztą zrobię wam trochę przebitek oprogramowania na Amigę i na Atari, bo były to naprawdę super wydania. Jak zobaczycie, jak to wygląda, to jest po prostu rewelacja. Czekamy. Rewelacja.
Natomiast starsza wersja notatora, o ile dobrze pamiętam, jak miałeś 1 MB pamięci, to mogłeś tam podłączyć ponad 64 instrumenty, które grały równocześnie. Samo MIDI nie jest mocno wymagające, tak? To są bardzo proste... No tak, tak, są komendy. Komendy, tak, rzucane. Tak, nie ma tam dźwięku, tak? Nie ma dźwięku, nie ma tej pojemności. Są nie... komendy do dźwięku. Tak, tak, także ja wcale dopytam, nie jest potrzebne dużo pamięci. Dopytam o tą pamięć, bo teraz być może coś pokręciłem, no też nie jestem specem od Falcona, ale zdaje mi się, że obiło mi się o uszy, że też, nie wiem, czy ze względu na tą szynę, czy ze względu na jakieś inne wady, to jednak... Ta pamięć za dużych transferów jak na 0,30 ona nie miała, czy mylę się, czy coś tutaj pokręciłem? No jak masz procesor trochę ograniczony szyną, gdzie podłączona jest też pamięć, to też pewne to ograniczenie jest widoczne. Tutaj by przydał się jakiś sprzętowiec, który takie rzeczy mógłby szczegółowo. Ale jak powiedzmy opisać. Podłączyłbyś stokową, no Amigę z Fastem powiedzmy, z rozszerzeniem, no bo też nie dołożyłeś sobie Steamów, tylko musiałeś pod klapkę mieć rozszerzenie, więc można powiedzieć i tu jakieś przelotki były, mniej lub bardziej skomplikowane. Ale no, ale u nas to też było inaczej. Jak robisz to sysinfo nasze, to transfery ma lepsze, czy Atari ma lepsze takie stokowe, jeśli zrobisz tam odpowiednik sysinfo? To znaczy, poczekaj, bo może ja sprecyzuję, bo ja wiem, o co mówię chodzi, a może ty nie do końca skumałeś. Wiesz, bo jeżeli ty sobie wrzucisz tego SIMa po przelotce, a my sobie wrzucimy kartę turbo, znaczy nawet rozszerzenie pamięci, ale właśnie to nie jest przelotka, bo my trafiamy bezpośrednio w szynę procesora, bo tak było w 1200, wpinając kartę turbo od dołu, czy tam fast RAM, trafiałeś bezpośrednio do mózgu, nie? Więc no tutaj, no jak gdyby już nie ma dyskusji. No tak, no Amiga tu będzie szybsza, nie? Samym RAM-em, dostępu do RAM-u. To ja powiem inaczej. Jakbyśmy wzięli Amigę 4000 i puścili tą pamięć po szynie Zorro. Tak. Nie, to już rozmawialiśmy o tym, że na pewno. Omawialiśmy z chłopakami z TSA. No właśnie. Lepsze niż na 4000, lepsze transfery. No. Ale to może w ten sposób. Tutaj, żeby dołożyć Fast RAM w Amidze, trzeba włożyć kartę Turbo. Tak, i rzeczywiście procesor. Tak, to nie jest przejściówka. Właśnie o to mi chodzi, żeby rozróżnić te... No możesz, nie musisz całego procesora, możesz samą kartę Fast, która no w pewnym uproszczonym sensie, oczywiście mocno uproszczonym, jest przejściówką. No bo nie masz procesora. Tak, ale jest wpięty bezpośrednio w procesor. Jest wpięty w procesor, tak, tak. Szyna jest dosłownie połączona, nie? Coś jak masz dzisiaj dyski M2 na PCI Express, nie? One tak samo korzystają dokładnie z procesora, nie? Ale... Dlatego często u mnie w serwisie pada to pytanie, dlaczego on ma M2 SATA, ten ma M2 PCI Express, skąd te różnice, nie? No i musisz tłumaczyć, nie? Że to musi przez chipset lecieć, a to tam i tak dalej. I to dokładnie ta sama historia. Okej, ale jeśli porównasz identyczną sytuację, czyli można wpiąć kartę turbo, chociażby, nie wiem, 0,30 na Falconie, i ta karta turbo też będzie miała od razu pamięć na swoją, to jest wtedy bardziej adekwatna sytuacja. Jasne, no jasne. I tutaj jest dosyć podobna i zbliżona sytuacja, bo karty turbo, które są w Amidze 1200 wpinane i to jest genialne rozwiązanie, czyli wyprowadzone masz, tak jak się orientuję, wyprowadzone są wszystkie złącza, które są doprowadzone do procesora. Można sobie oddzielny procesor włożyć, można sobie nawet zmienić ten rodzaj tak tego procesora. I bardzo podobnie jest też w Falconie, jeśli sobie tutaj zamontujemy też kartę turbo. Natomiast w Amidze jest, myślę, to fajniej rozwiązane, w fajniejszym miejscu jest karta procesorowa, ze względu na to, że łatwo się do niej dostać. Ona jest w takim miejscu, gdzie można łatwo ją wymienić. Tutaj w Falconie trzeba po prostu trzeba rozebrać
obudowę i tu jest spora różnica. Wydaje mi się, że... Aha, tego nie wiedziałem. O właśnie, wydaje mi się, że tutaj z Commodore lepiej do tego podszedł. Tutaj Tramiele byli chyba tacy dosyć znani z tego, że cięli koszty gdzie się da, więc jest to tak naprawdę mocno przerobiona obudowa od wcześniejszego Atari, które się różni tam z łączami. Natomiast to w Amidze jest lepiej rozwiązane. Podobna sytuacja jest w przypadku, jeśli chcesz sobie, nie wiem, wyprowadzić sygnał jakiejś tam wewnętrznej karty graficznej, czy tego typu rozwiązanie, masz dodatkową klapkę, gdzie możesz sobie wymienić i wyprowadzić te wszystkie złącza i tak dalej. W Atari tego nie ma. Także wydaje mi się, że tutaj Commodore fajniej podszedł do tych budżetowych rozwiązań komputerowych, bo nie ukrywajmy, w ogóle Atari Falcon był komputerem budżetowym. Była planowana wersja Atari Falcon 040, która miała być wrzucona w obudowę podobną. Desktop. Tak, podobną jak chociażby Atari TT. I wtedy miałoby to sens. Dużo łatwiej jest rozbudować Amigę 1200, biorąc pod uwagę, żeby nie robić jakichś dziur, nie niszczyć tych obudów. No tak. Łatwiej to wszystko wyprowadzić, łatwiej jest wymienić kartę. Chłopaki, muszę zadać jedno pytanie i teraz do Mufy też tu się zwracam, tak, przyjacielu. Bo w Amidze 1200 była to taka na dole, zaraz obok joysticków, taka wnęka, nie wiem, taka zaślepka, cholera wie jak to nazwać. Dzisiaj oczywiście wszyscy korzystamy, jak ktoś ma Amigę 1200 ze skandablera i tam sobie HDMI wyprowadzamy. Jakie to miało mieć zastosowanie fabrycznie przez nich wymyślone, bo do dzisiaj się w sumie nie dowiedziałem. To ja bym to skojarzył w ten sposób. O ile pamiętam, był wydawany chociażby Blizzard z modułem SCSI. Ze SCSI? I on był już bardzo ładnie dopasowany, żeby wyprowadzić w tamtym miejscu. Tak. A i tutaj jest od razu... No i jatarowiec musiał nam to powiedzieć. No. Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja właśnie, sorry. 8-bitowy atarowiec. Tak, 8-bitowy atarowiec. Weźcie z tym węglem. Tak. Nie ma węgla, dobra. Natomiast później już miałem tylko Amigi. Mówię o latach 90. Natomiast inne konstrukcje doceniam. Doceniam i trochę się muzyką zajmuję amatorsko i naprawdę Atari Falcona doceniam, jest to naprawdę bardzo fajny, ciekawy, inny komputer niż Amiga, ale również ciekawy. I tutaj też wyszła jedna taka podstawowa różnica. Tutaj Mucha, mówiłeś, że Atari Falcon był sporo droższy. Tutaj rozmawialiśmy o procesorze, o tych dodatkowych rzeczach. To jeszcze ważne, mieliśmy również wyjście z SCSI. Właśnie chciałem mówić o wyjściach, bo jest kilka różnic, nie? Tak, to tam jeszcze kilka rzeczywiście różnic jest. Wyjście DSP, masz mikrofon, słuchawki, wyjście z SCSI, masz monitor, serial, wyjście drukarki, ale masz też sieć. I właśnie chciałem zapytać, bo w dzisiejszych czasach jednak internet to podstawa, ta sieć, bo to nie jest gniazdo Ethernet, co to jest? Czy za pomocą tego można jakąś przejściówką dzisiaj, nie wiem, wpiąć się do routera, czy to tak nie działa? A to nie był odpowiednik serial portu czy czegoś? Czy co to było? Nie wiem, jest opisane na zdjęciu, na które teraz patrzę, jako Local Talk Compatible Network Port. Powiem tak, no inaczej się w tej chwili zazwyczaj podłącza Atari Falcona do sieci. Można to robić w bardzo różny sposób. To sobie zrobię przebitki i wam też podeślę. Przede wszystkim można to zrobić podobnie jak w Amidze, czyli jeśli ktoś na przykład w Amidze używa portu, używa mostka Mediator na przykład i tam sobie można zamontować kartę sieciową, to bardzo podobnie jest w Atari Falconie. Mając tam procesor, mając kartę Turbo 060, jest możliwość podłączenia sobie również mostka, to się nazywa CTPCI, i tam można sobie kartę podłączyć, a można sobie przez złącze kartridża, bo takie złącze jest również w Atari Falcon, podłączyć coś takiego, co się nazywa NetUSB.
i to NetUSB ma standardową RJ-kę, którą możesz sobie podłączyć pod sieć. Również ma w odpowiedniej wersji, można sobie tam podłączyć chociażby przez USB klawiaturę, mysz lub jakieś tam urządzenie, żeby sobie przerzucać dane. Te dane się przerzuca normalnie z formatu PC-ta, więc bez problemu można sobie to wszystko ładnie transferować. Są do tego odpowiednie sterowniki, więc jeśli ktoś się chce bawić siecią, to natomiast czy podłączyć do internetu, to można. Tutaj jednak dusza migowca się we mnie odzywa, chociaż też, też byłem starym aparatem. Też się odpalałem. I tu obok mnie, dosłownie pół metra ode mnie, jest małe Atari 65XE, także ja jestem taki pośredni. Ja nigdy o węglu nie żartowałem i też mam szacunek. Niemniej. No to ja dostanę Amiga dzisiaj. 1200 musi mieć przewagę, bo nie trzeba kupować specjalnych dedykowanych kartridży czy specjalnych dedykowanych kart turbo. Wkładasz pecetową kartę PC MCIA, sieciówkę sam tak miałem i jedziesz z koksem, nie? Także tu tak. niestety, Amiga 1200 jednak uważam, że no, miała to rozwiązane wygodniej po prostu w pewnym czasie, jak jeszcze to PC MCIA było popularne, to tych sieciówek mogłeś kupić, nie wiem, na Allegro u pecetowego sprzedawcy. No w Atari tak dobrze nie było z tego, co mówisz. Trzeba było specjalne, dedykowane rozszerzenia kupować. Skoro... To znaczy to jest montowane w złącze kartridża. Tam, gdzie masz tą pcimcie tak zwaną, bo tak to nazywano w latach 90., to w Atari Falcon masz wejście kartridżowe, które jest standardowe. Ale to nie jest PCMCA. Nie. Czy to jest typowo kartridż, taki rozwiązanie. Tak. Tak jest. Czyli PCB do PCB. No tak. Można to określić. Nie tak zawsze to określałem. Natomiast też jeszcze... Sorry za stricte serwisowe określenie. Zamykając może temat PCB do PCB, bo mamy jeszcze tyle rzeczy do omówienia, a tu już godzina zleciała. To tylko dodam na korzyść Atari, że oprócz oczywiście SCSI miało też zwykłe złącze ATA i można było zwykły tani dysk też podłączyć, tak jak w 1200. Dokładnie tak, wewnętrzny dysk był identyczny, 2,5-calówkę się podłączało, wkładano tam pewnie w epoce 3,5 cala, bo te dyski były dużo tańsze, więc bardzo podobnie jak w Amidze. Ja też. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na SCSI, które było w Atari Falcon. One musiało tam być. Dlaczego? Bo jest to wymagane przy hard recordingu. Czyli po DMA idzie SCSI, nie obciąża procesora. Ten procesor to jest 0.30 i naprawdę w hard recordingu dawało to radę, czyli warunkiem było zapisywanie śladów na SCSI. Nie mogłeś tego zrobić na IDE. No i pewnie, oczywiście nie znam na muzyce, więc może palne głupoty, ale pewnie ten cały DSP też robił tu robotę, bo z tego co słyszałem, to on miał więcej MIPS-ów niż ta 30, jakby, która jest... Znaczy, wiesz, MIPS-y MIPS-owi nierówne. No ja wiem, ale atarowcy się w tym wtedy chwalili. Nawet w tym artykule z Commodore Amiga, on ma tam, nie wiem, teraz nie chcę skłamać, 12 MIPS-ów czy ileś, a ta miała 3,84. No może teraz strzelam tem, ale wiem, że na pewno ten DSP, jakby oni się chwalili, że ma więcej MIPS-ów, nie? I ty też pokazywałeś, że on jest wykorzystywany teraz współcześnie w jakichś grach 3D, nie? To znaczy... To jest tak, że DSP rzeczywiście było układem z takim sygnałowym, wykorzystywało się to do nakładania efektów, do tego zostało zaprojektowane, natomiast można to wykorzystać do różnego typu obliczeń, o ile na tyle, na ile się znam jako użytkownik, do obliczeń zmiennoprzecinkowych, z tym, że DSP nie miało... To jest jak FPU. Tak, DSP nie miało dostępu do pamięci, nie miało do dostępu do szyny. To wyglądało w ten sposób, że DSP miało swoją taką bardzo szybką pamięć, bardzo małą, 96 kilobajtów, o ile dobrze pamiętam, i tak naprawdę trzeba było transferować pewną paczkę danych
do tej pamięci i dopiero DSP korzystało, dlatego bywają takie sytuacje, że jeśli ktoś używa szybszego procesora i tam się takty nie zgadzają i DSP nie dostaje danych w odpowiednim tempie, przeznaczonym, tak jak było pisane, oprogramowanie na 0.30, to bywa sytuacja, że niektóre dema, na przykład dema się zawieszają ze względu na to, że tak, a nie inaczej jest to skonstruowane i tutaj trzeba przełączać właśnie w tryb 0.30, żeby była pełna zgodność dla jakiejś tam części oprogramowania. Natomiast to DSP robiło... A tu dodam roboty. Ciekawostkę amigową, że Amiga, tak jak miała ten, były dwie wersje i PAL, i NTSC, tak jak sobie podłączałeś zewnętrzne sterowniki MIDI, to też musiałeś uważać, skąd kupowałeś te sterowniki, bo na przykład Amiga w NTSC działała na troszkę wyższym taktowaniu procesora i ten 1 MHz robił totalnie wielką różnicę, nie? I no tak to było, nie? Tutaj warto wspomnieć, że to jest też dzieło Motorola, czyli jest to Motorola 56001, o ile dobrze pamiętam. A z taką jeszcze jedną ciekawostką, ale bardziej ze świata... 33 MHz. Tak, ze świata amigowego, to przecież płyta, która... To jest ciekawe, płyta, która została już... Został stworzony działający prototyp do Amigi 3000. To była taka płyta, którą osobno miała być sprzedawana i miało się to wkładać do obudowy Amigi 3000, wyciągając tą płytę, która tam była. I ona 3000 plus plus? Plus plus, tak. Ona miała mieć już chyba AGę i na pokładzie miała DSP, tylko to ciężko porównać do tego Falconowego DSP. Spotkałem się z takimi opiniami, że to DSP miało dostęp od razu do szyny danych, do pamięci, więc prawdopodobnie mogło być dosyć szybkie, natomiast nigdy ten projekt nie został uruchomiony. I tu jest też pewna korelacja z samym Falconem, bo zanim został stworzony Sokół, to był najpierw wróblem, dosłownie wróblem. Falcon został stworzony... A Jaguar wybiegał z krzaków. Tak, tak. Mówię wróblem, bo projekt się nazywał Sparrow, czyli wróbel, i to była tak naprawdę była planowana taka nakładka do Atari STE, czyli było planowane, że tak jak ta płyta z Amigi 3000, ta plus plus miała być wkładana do Amigi 3000 i podmieniać tam pewne układy, to początek tego projektu to była taka dostawka do Atari. Być może konstrukcyjnie z tego powodu również wynika to ograniczenie 16-bitowe, jeśli chodzi o procesor i dostęp do szyny, ale z tego to się, od tego się zaczęło, czyli od wróbla. No to ja może jeszcze, Remik, powiem ci coś w ramach ciekawostki, że no pewne wspólne cechy jeszcze Falcona i Amigi 1200 wychodzą w tym względzie, że właśnie na bazie 1200 powstała CD32, a widziałem też zdjęcia konsoli, bo prawdopodobnie Atari przed Jaguarem myślało o jakiejś konsoli na bazie Falcona, które no, trochę nawet przypomina CD32 z wyglądu, tylko że jest białe. I teraz słucham, co ma do powiedzenia Paweł na ten temat. Okej. Tak jak powiedziałem, był planowany Falcon 040 i miał być w obudowie desktopowej. To tam były próby przygotowania różnych projektów i między innymi był projekt białej obudowie, który przypominał, ja może teraz, bo ja na konsolowy jestem tak bardzo średnio, natomiast przypominał to chyba Xboxa. No to jest ciekawe, bo chodziło o to, że to przed Jaguarem było, tak? Tak. Natomiast sam Jaguar... Była konsola, która się nazywała Jaguar i była jeszcze jedna konsola, która była nazywana nazwą innego kota. I były te dwie konsole. Tak, Panther. Panther. Jedna została ubita, a... Bo oni chcieli przeskoczyć od razu na 64 bity. Panther miał być 32-bitowy i oni stwierdzili, że dobra, idziemy na 64 bity. I wtedy powstał Jaguar. Ale to ja bym powiedział, że PS4 bokiem trochę. No, PS4 bardziej bokiem, no.
Kurczę, gdzie oni sprzedali tą konsolę? Wydaje mi się, że to zostało użyte później jako właśnie jakaś baza czy podstawa do którejś z konsol. Może jest to jakaś baza, ale na pewno nie jeden do jednego, bo to jakiś kolekcjoner raczej właśnie w pojedynczych sztukach. Tak jak ktoś wiem, że się chwali tym tak, jak u nas ktoś się chwali powiedzmy Walkerem. Czyli to jest w pojedynczych sztukach wyszło. Przechodzimy tak, chyba do rzeczy innych niż hardware, czyli system operacyjny. Mi się wydaje, że tu w zasadzie nie ma co komentować, bo goły TOS, a Amiga OS to jest masakra. No, nieraz używałem pod emulatorem, nawet emulując Falcona, ale oglądając twój kanał, gdzie ty pokazałeś jakąś tam nieoficjalną wersję, nie wiem, ja bym to tak porównał, jeśli chodzi o Amigę, dajmy na to NG, bo też wiem, że masz Pegasosa, to coś a la Morphos, że coś nieoficjalnego zrobionego przez społeczność i to już wygląda i to już nawet da się chyba używać, ten nieoficjalny system, ale no może powiesz o nim coś więcej, bo ja go w sumie pierwszy raz u ciebie widziałem. To w ogóle wiele osób, która nie używa dużego Atari, kojarzy TOS-a z takiej najniższej rozdzielczości, gdzie ktoś coś uruchamia, a uruchamiane jest... Ja, zgłaszam rękę. Okej. Okay. Uruchamiane jest często w najniższej rozdzielczości, w takim bardzo prostym widoku ten TOS. Zielony. Ze względu na to, że to jest czysty taki system, to tak jakby na Amidze uruchomić... 1.3. Nie. Chodzi mi o to, żeby jeśli chcesz uruchomić bez ładowania sekwencji startowej, czyli sobie możesz ustawić tryb taki tekstowy, czyli konsolę, bez sekwencji startowej. Tak, konsolę. To jest mniej więcej... End sleep. Tak, to jest takie porównanie właśnie z tym takim widokiem. Natomiast co jest ważne, istotne. Tak, sam TOS jest bardzo prostym systemem. Ja jako osoba wychowana na Amidze, na początek z Kickstartem nawet 1.3 i z Warbenchem, to wydawało mi się to strasznie proste i strasznie toporne. Po jakimś czasie zacząłem zauważać, że jest to jednocześnie bardzo praktyczne, natomiast wizualnie nie prezentuje się to jakoś super. Sam Falcon ma już TOS-a 4.04, o ile dobrze pamiętam, najnowszego TOS-a i tam już można ustawić, dodając do systemu jakieś dodatki, można bardzo podobnie skonfigurować system. Cztery kolory. Nie. Można ustawić... Żartuję. Można RGB i ustawić w 65 tysiącach. Także tu, jeśli chodzi o Falcona, to da radę. Jeśli sobie tam dorzucisz do tego systemu jakieś dodatki typu, nie wiem, żebyś tapetę miał jakieś fajne zdjęcie w tle i to mógł rozbudować, to jest super. Tu jest taka spora różnica, bo na Amidze Kickstart ma tam podstawowe jakieś biblioteki, które są potrzebne do startu, natomiast system najczęściej jest z dyskietki albo z dysku twardego. I myślę, że dużym nieporozumieniem jest porównywanie systemu ładowanego z dysku twardego do systemu na Atari, który się mieści w przypadku Falcona, o ile dobrze pamiętam, tam jest ROM 512 kB, więc nieduży. Natomiast te dodatki różne można sobie w systemie zainstalować. Taka najważniejsza różnica to jest brak multitaskingu, czyli to, co na Amidze było już w systemie 1.3 i było standardem, tam mogłeś sobie, wiadomo, no, procesor mocno ograniczał, ale można było sobie coś włączyć, kilka rzeczy, to na Atari było to dużo bardziej skomplikowane. Nie mówię, że nie było możliwe, żeby włączyć na przykład dwie rzeczy naraz, a już mówię dlaczego. Mimo tego, że nie było multitaskingu, można było sobie wrzucić takie dodatkowe narzędzia, które się wyświetlały w belce, czyli będąc w jakimś programie, mogłeś sobie jeszcze dodatkowe takie narzędzie zewnętrzne uruchomić. Natomiast takiego typowego multitaskingu nie było. Natomiast z tego, co wiem od osób, które Falcona kupowało w latach 90., ja do tych osób nie należę, to bardzo często Falcon był dostarczany z TOS-em, ale jednocześnie był dostarczany i były kości emutosowe, czyli już taki zmodyfikowany system, który już miał ten multitasking, ale tak, tu jest tak stokowo tego multitaskingu w Atari nie było, natomiast w Atari pojawiło się spora liczba różnych takich dodatkowych systemów, z których można korzystać. To, co mówa u mnie... Ale kompatybilnych z TOS-em?
Nie, nie, to są oddzielne systemy, które... To znaczy kompatybilność pewna jest, czyli to, co uruchamiasz pod TOS-em, uruchamiasz też na tych systemach, także... Na tych innych. Tak, one po części były kompatybilne, nie do końca. Ale po części, co znaczy po części? To znaczy po części, czyli co, zamiast ja Amiga OS instaluję, nie wiem, Mufa OS i po części, znaczy co, Super Froga tylko włączam i sysinfo, nie, mówię a nic więcej, czy nie, ja? Nie, oprogramowanie, większość oprogramowania działa. To, co pod TOS-em jest, ja wykorzystuję akurat Magica z taką nakładką Genie. I tam większość oprogramowania, które ja używam pod TOS-em, pod systemem, pytanie, działa. Potem zapomnę. I właśnie, ja też. Dobra, to ty pierwszy, Waldo. Często właśnie, no sam używasz pewnie Amiga S4, no to wiesz, że jeśli coś jest zrobione zgodnie z systemem, to zadziała nawet i na Amiga S4, ale często, gęsto w tamtych czasach jechało się po sprzęcie i zastanawiam się, czy w Atari też tak było, że było bezpośrednio jechane po sprzęcie, czy tam jednak wszystko było zgodne pod TOS-a z wytycznymi przez Atari jakby... Nie, to jest identyczna sytuacja jak w przypadku Amigi. Jak Morphos. Jeśli ktoś pisał... Wiesz, jedzie, odwołuje się do Pauli, czy nie wiem, tam się coś odwołuje do czegoś tam, do hardware'u, to pewnie na tym innym, nowszym systemie tak jest? Nie pójdzie. Tak sobie myślę. No, może upraszczam. Jeśli oprogramowanie jest pisane zgodnie z wytycznymi pod TOS-a, to z tego co widzę, ja mówię o praktycznej stronie, to widzę, że to się uruchamia chociażby pod Magiciem i to działa naprawdę fajnie. Tylko problem jest taki, że wiele rodzajów oprogramowania nie było pisane zgodnie z tymi wytycznymi. I teraz jak u nas. Tak, zmienisz procesor, zmieniając procesor nagle okazuje się, że część oprogramowania ci nie chce działać. Zmienisz, nie wiem, dorzucisz więcej pamięci, okazuje się, że część oprogramowania niepisanego zgodnie nie radzi sobie z większą ilością oprogramowania, które masz w komputerze. Także identycznie, wydaje mi się, że to jest, ja mówię z punktu widzenia użytkownika, bo być może ktoś się mocno w takich rzeczach specjalizuje, to ja widzę, że to jest bardzo podobnie jak w Amidze, z tym, że nie ma, ja się nie spotkałem z czymś takim, że niedosowe, niesystemowe są jakieś programy czy dyskietki. W Amidze rzeczywiście niesystemowe, chociażby, nie wiem, są programy czy gry. No choćby wspomniany które... Super. Golden Axe. Tak. To ja Golden Axe. To tego się nie spotkałem, o takiej sytuacji nie spotkałem się w przypadku Atari. I to myślę, że jest taką sporą różnicą. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo też znowu tutaj... Ale czekaj, bo mnie tutaj ciekawi jeden... Ja miałem Kickstart, bo ja rozumiem, pytanie. Że TOS jest odpowiednikiem jakby w dużym znowu uproszczeniu, Kickstartu, że siedzi to w ROMie zapisane. Tak, tylko że to jest pełen system. I ten powiedzmy Magic, którego masz czy coś, to on jakby całkowicie odłącza ten TOS, czy to jest taka nakładka, która i tak buduje się do tego jakby Kickstartu i tak z niego korzysta? Okej. Miałeś Mufa kartę PowerPC, czy bardzo fajną kartę, czyli była klasyczna Motorola i PowerPC, prawda? No. W tym PowerPC miałeś zaszytą już bibliotekę, bo może nie wszyscy atarowcy... PowerPC Library. Tak, nie wszyscy atarowcy wiedzą, ale ten PowerPC, że tak powiem, były dwie odnogi. I teraz, tak, żeby... Warp up i tak. Co jeszcze tam było? I power tak, up. Power up, tak. I teraz, jeśli chciałeś usunąć tą bibliotekę, to Amiga robiła restart. No tak. Bardzo podobnie to działa w Atari, czyli Amiga jeśli chcę uruchomić... Restartowało się i te patche na Kickstart... Tak, identycznie, tak. Identycznie jest w Atari, także te komputery mają wbrew... Wiele podobnego. Opinii bardzo dużo takich podobieństw. Oddaję głos Remikowi, bo mnie tu zje, a miał mega pytanie, to już... Okej. Okay. No ale w sumie teraz to trochę odpowiedzieliście na to pytanie, bo to tak do tego dążyło, więc dobra, teraz już zamykam moje pytanie, bo ty to rozwinęłeś dość szerzej i dobra. Bo ja rozumiem, to mi że chodziło, ten Magic, nie? On też nie jest, czy jest on wielozadaniowy, bo utkwiło mi w tym filmie, właśnie na twoim kanale, w jednym z filmów, ty chyba tam
Ja nie wiem, czy porównywałeś kopiowanie pod samym systemem i potem chyba kopiowanie pod Opusem i jakimś tam file managerem dla Atari. I co mi utkwiło, że właśnie tam nawet pasek postępu nie szedł tak jak w Amidze procentowo, tylko dopiero jak przekopiowała się całość, to od zera nagle skoczyło do 100%. I buffer miał. I mówię, pewnie nie ma multitaskingu i nawet tego nie jest w stanie zliczyć, bo musi czekać, aż skończy się kopiowanie, żeby wyświetlić ten pasek, nie? Ale może źle kopiowałem. Nie. Rzeczywiście to ja pokazywałem różnicę, że w przypadku Amigi ten procentowy pasek postępu, on był fajniej zrobiony, bo odwzorowuje lepiej to, co kopiujesz. Tam rzeczywiście była taka sytuacja, że no to trochę mniej płynnie rzeczywiście ten pasek się wypełnia. Natomiast to jest bardzo ciekawe. Ja porównuję Magica pod względem funkcjonalności i rozbudowania do systemu Amigi, ten sam procesor, system Amigi 3.9, który bardzo lubię, jest mocno rozbudowany. I co najważniejsze, wyobraźcie sobie, że ten Magic działa szybciej, tak rozbudowany system działa szybciej niż to spod Atari. Także to jest największa różnica. Dlatego, uwaga chłopaki, jak już dojdziemy do podsumowania tej rundy, ja stawiam na Amigę, nie? No bo jednak Amiga w standardzie miała coś lepszego niż ten DOS. No tak. A to, że używasz Magica, no to fajnie, ale to jest jednak dokładka, nakładki i przekładki. Ale Amiga też nie tylko miała Amiga OS. Były, o ile dobrze pamiętam, chociażby Amiga 2000 sprzedawane zupełnie innym systemem niż Amiga OS, no i one tak. były dedykowane. O nakładkach typu, nie wiem, Scalos, niektórzy używali Magellana. Jako ale to jest nakładka, ale był jeszcze inny system, zupełnie inny, zastąpiony. Tylko kurde, wyleciało mi to... Peos. To było, Peos. Którego nikt nie używał. Peos. Okay. Na rzecz Atari mogę powiedzieć jedną taką praktyczną kwestię poruszyć. Ten system, o którym mówię, ja akurat używam Magica, bo mi najbardziej przypasował. On działa również na chociażby na moim Atari Mega STE, który ma Motorola 68000 i on działa bardzo szybko. I tutaj w przypadku rozbudowanego systemu, jakim jest system 3.9 na Amidze, to jednak on wymaga trochę lepszego procesora niż ten standardowy. Także to jest taka spora różnica. Zdecydowanie. A jeszcze tych systemów na Atari jest dużo więcej. Ja nie używałem, ale są zwolennicy, którzy używają systemu Geneva na przykład. Inni używają takich systemów, z tego co ja się orientuję, bardziej Linuxowych. To jest Mint, którego można sobie tam skompilować pod 0.30 czy pod 0.60. Chociażby są różnego jeszcze literacje tych systemów. Ja używałem na przykład Vanilla Milf, Mint, takiego bardzo obciętego. Jak w Linuxie masz dystrybucję. Tak, coś jak w Macu. Jak w Macu nawet. Przepraszam, zaburzyć całkowicie ja też już wchodzę. Tok wywiadu i wrócić do hardware'u, bo przypomniała mi się ważna rzecz. Ważna rzecz z naszego wywiadu z Bydgoszczy. To chyba mi się też przypomniało. Bo to chyba mi się też. Tak. O to samo chciałem zapytać. Chyba 7 MHz to jest max. Ale powiedzieli, że atarowcy osiągnęli 120, a nawet 133. Przeczytałem na Wikipedii. Jest taka wersja. Jest pytanie, czy. Bo ty też wiem, że masz te turbiny. Czy widziałeś, jeździsz na powiedzmy Silly Venture, atarowskie imprezy, czy to jest mit, czy faktycznie widziałeś 60 na 133? Osobiście nie widziałem na 133, widziałem powyżej 100 MHz. Widziałem jakieś eksperymenty. Ale powyżej 100 MHz to jest 105, 120. Czy 103, czy 102? Bo 105 to chłopaki z Tesla też. 105 to my mamy. 105 to my mamy. No tak, to powyżej 105 jest możliwość, żeby uruchomić. Nie dużo więcej. Tam nie wiem, ale uruchomić i działać. Koło 110 uruchomić i działać stabilnie.
to rzeczywiście tak jest, tylko tam... Ale tam znowu ta szyna może być nie, całym... To już nie, wiesz, jak karta turbowa midze, nie? To już jest po części, no tak, po części tak, masz wymienione pół komputera, za przeproszeniem, jak no podłączysz tak, kartę tak, turbo, tak to tak. Trochę działa, więc z tym nie ma problemu. Natomiast jest jedna bardzo ważna kwestia, którą tam z chłopakami od Warpa poruszyliście, czyli kwestia jest taka, że ta turbina dla Atari Falcona, czyli CT60 czy CT63, która jest bardziej dostępna, chociaż te dostępności to jest zupełnie inna bajka niż na Amidze. Możesz się zapisać i możesz tam poczekać i rzeczywiście tam chłopaki ci to zrobią. Natomiast w przypadku Falcona projekt w ogóle został stworzony w 2001 roku, ile dobrze pamiętam. Także to jest dużo nowsza konstrukcja niż większość kart na Amidze z lat 90. Użyta jest inna pamięć, i ta pamięć szybka robi po prostu tam robotę. Także Warp, sami wiecie, też ma dużo, te 105 MHz skądś się wzięło. To jest raczej niemożliwe dla kart z lat 90. Także po prostu nowsze konstrukcje mają większe możliwości. W przypadku Atari... No tak, tylko że to muszę ci wejść w słowo, bo jednak chłopacy użyli tam DDR5. Czy DDR... Nie, sorry, DDR3. Sorry, ja tu z PC-tem już jestem na ty. No, patrzę tu na swojego. DDR3, sorry, przepraszam. Ja użyłem w swoim FPGA Spartana, oni tej nowszej wersji. I kurde, no co tu jeszcze nowszego można wymyślić w tak archaicznych kartach, nie? No kurde. Ale tam chłopaki jeszcze mówili o tym, że trochę poeksperymentują z pamięcią, bo mają jeszcze tam pewne pomysły. Ja obejrzałem sobie ze dwa razy ten materiał, bo to jest bardzo fajny materiał, więc to już trzeba by było rzeczywiście wejść w taką już bardzo szczegółową specyfikę. Natomiast ta karta dla Falcona stworzona przez człowieka o nazwisku Czuba, Rudolf Czuba, polskiego pochodzenia człowiek. My wszędzie, kurde, tylko nagród nie dają. No tak. Także zdolni ludzie bywa, że gdzieś wyjeżdżają, uciekają. Natomiast on stworzył tą kartę. Ta karta jest naprawdę bardzo dobrze opracowana. I ta karta, tak naprawdę on dał licencję z tego, co ja kojarzę. Te karty były przez jakiś czas trochę zmienione, produkowane przez osobę, też przez Polaka, i w tej chwili są produkowane te karty przez Czecha, i te karty się kilka kart się pojawia raz tam na kilka miesięcy, z tego co widzę, i one są bardzo szybko tego samego dnia już tych kart nie ma dostępnych, także ta dostępność jest dużo gorsza niż w przypadku kart dla Amigi, ale to też... Ten projekt z 2001 po modyfikacjach, czyli tam DDR-ów tak. 3 raczej jeszcze nie ma, bo wtedy były, nie wiem, DDR-1. Nie, to jest... No ale właśnie, to jaki... A może zrobili taki patent jak w Xbox One, że zrobili jakiś mostek taki łączący tą kartę? Jakiś, kurde, no nie wiem, no tak myślę, jak oni to mogli dojść do tego, nie? Bo tak sobie... kombinuje tutaj, nie? Wywiad i takie bardzo szczegółowe informacje, o ile dobrze kojarzę, są, i wywiad z Rudolfem w ogóle Czubą jest w Atarifanie. W Atarifanie chyba w takim już w formacie A4, jeden z pierwszych numerów, który tam po latach wyszedł, i tam jest z nim wywiad i on dużo o tych kartach opowiada. To myślę, że trzeba było się już taką bardzo szczegółowe zagłębić. W każdym razie te karty są naprawdę bardzo dobrze skonstruowane i mają jedną bardzo ważną rzecz, która jest niesamowicie praktyczna, a mianowicie podłączając tą kartę turbo z 060, ona ma możliwość przejścia do trybu emulującego stokowego Falcona.
czyli nie wyciągając tej karty turbo. Czyli możesz wyłączyć ją po prostu. Tak, ale wyłączasz ją w ten sposób, że nie wyciągając karty po prostu... Tak, kombinacja klawiszy czy tam coś. Jakaś tam zworka, przełącznik, jak tam sobie ktoś to rozwiąże, to można to naprawdę fajnie i sprawnie podłączyć. Jest to, teraz są sprzedawane CT63. Ta pierwsza karta to była CT60, ona miała tam na pokładzie, o ile dobrze pamiętam, jeszcze możliwość podbicia szyny standardowej Falcona. Wymagało to jakiejś małej interwencji w samą, trzeba było tam trochę polutować. Te nowsze karty, które są teraz wydawane, czyli CT63, co prawda nie mają tego elementu, bo nikt się w tę modyfikację już raczej nie bawi. Natomiast one są sprzedawane w dwóch wersjach, gdzie jest wersja, która ma na stałe ustawione tam 60 kilka megaherców, bo to jest najniższe taktowanie dla tej karty. No i jest karta sprzedawana w takiej opcji wersji, jak można to porównać z Warpem, czyli programowo można sobie zmieniać taktowanie. Taktowanie. Procesor też musisz sam sobie załatwić i do niego wysłać, czy on już gotowy sprzęt sprzedaje? O tyle jest wygodne w Falconie, że ta karta procesorowa, ona jest umieszczona w górnej części obudowy, nie tutaj, gdzie jest klawiatura, tylko w miejscu, gdzie jest sporo tam jeszcze przestrzeni wolnej, jeśli oczywiście zdejmie się ekran, bo te wszystkie normy obowiązywały w Stanach Zjednoczonych tam w latach 80. i 90. te ekrany były w każdym komputerze montowane, to tam jest dużo miejsca i można normalnie podstawkę wrzucić na tą podstawkę. Ale chodzi procesor o dostępność samej 60. Czy ty musisz to sam odsyłać swoją 60? Nie, to procesor musisz sobie załatwić samemu, jest to dokładnie... Czyli tak samo. Identycznie. Czyli tak samo. Czyli dobra. Tak samo. Nie, to... Tak to... Bo chciałem tu doprecyzować, bo ja zrozumiałem do od razu. Oprogramowanie użytkowe, bo myślę, że jednak jeśli chodzi o rozszerzenia, to jednak znowu Amiga wygrywa, jeśli by wziąć werdykt, bo tak, PowerPC się dorobiła, tych kart jest więcej, Warp chyba jest mimo wszystko bardziej zaawansowany. Oczywiście tutaj... Jeśli faktycznie te karty CT mogą działać więcej niż 110 MHz, to szacun, ale podejrzewam, że HDMI i innych takich współczesnych rzeczy to one nie mają, jeśli one są z 2001 roku, nie? Nie, natomiast żeby mieć takie super jakościowo wyjście, no to już jest mostek PCI i po prostu nowsze karty graficzne. Aha. I to też jest tylko pod systemem, tak? No. Dobra, oprogramowanie użytkowe. Pytanie jest takie, oczywiście na Amigę też klasyczną zwłaszcza nie ma ciekawych przeglądarek, bo iBrowse jest na dzisiaj ciekawostką, ale jak to wygląda na Atari? Czy jest coś podobnej klasy, a może jest coś lepszego? Czy bawisz się w ogóle siecią na... Może jakiś Homebrew. Albo po prostu śledzisz. Znaczy jest podobna chyba przeglądarka, która jest na Amidze, czyli NetSurf, tak to się nazywa. Mhm. Jest edycja, która jest wydana, mówię z pamięci, wydaje mi się, że ta przeglądarka w najnowszej wersji i takiej w miarę zaktualizowanej jest tylko pod Minta, czyli pod tą wersję taką Linuxową, bardziej Linuxową. I ta przeglądarka działa bardzo sprawnie na Falconie. Mam tutaj kolegę z Krakowa, Piotra, takiego falconiarza od lat 90., który też między innymi zajmował się składem DTP, czyli chociażby Atari Fana, który był dostępny chociażby w Empiku jakiś czas temu, któryś z numerów. To było wszystko składane na Falconie, na PTC-ce czy na Hadesie. I on używa, to może jeszcze powiem, co to jest Hades, bo może też amigowcy nie wszyscy klon kojarzą. To jest taki klon Atari TT, tylko już 0,60 albo 0,40, łatwiej można tam pamięci dołożyć i tak dalej. Już po śmierci Atari, on jest w pełni kompatybilny i tych komputerów jest naprawdę bardzo mało.
jak się psują, jest, bo bywają takie sytuacje, bo to wiekowy sprzęt, jest tam problem, nie ma dokumentacji do tego, jest jakaś szczątkowa, no to jest taki dosyć bardzo specyficzny temat. Natomiast jeśli chodzi o tą przeglądarkę, to właśnie Piotr ksywa Kroll w świecie Atari, widziałem materiał jego, gdzie włącza na Falconie właśnie 060, on ma tam kartę graficzną właśnie Radeona pod mostek CTPCI i to naprawdę chodzi dosyć sprawnie, nawet był w stanie pokazać chociażby Google Maps i jakąś tam lokalizację i tak dalej, to oczywiście trochę trwało i to widać, że to już nie jest takie... Rzeźbiło się na ekranie. Tak, natomiast... Czy używałeś na... Sprawnie. Bo też masz tam, z tego co wiem, 1200 dopaloną w 60, tam 100 MHz, czy 90 bodajże, mówiłeś? 94, mam, no. Mam tak, Triple Fire. Próbowałeś używać tego właśnie na klasyku, tego NetSurfa, bo ja słyszałem, że nawet na Vampirze czy coś, to właśnie jeśli chodzi o Amigę, to zbyt używalne nie jest. Może ty, Remik, na prototypie próbowałeś, czy... Nie próbowałem. W ogóle nigdy nie próbowałem. Bo słyszałem, że właśnie to jest mimo wszystko za ciężkie na Amigę, jakby nie wiem. Połączyć tego z netem. To ciekawe, to znaczy ja osobiście... Ale to też ciekawe i znowu następny temat mi podsunął na odcinek specjalny. To można by... To... iMufa, ja naparzam te odcinki specjalne. No. To by można było nawet porównać, jak to działa na Atari. Ja akurat nie mam mostku i nie mam karty graficznej, natomiast mógłbym poprosić Piotra, żeby nakręcił materiał. Moglibyśmy się umówić na jakieś tam z Piotrem już na jakieś takie strony, które chcielibyście, żeby pokazać, jak to działa, z jaką prędkością, by to mógłby to, no mógłby by to było, zrobić i można by było porównać z Amigą. Okej, przeglądarkę mamy omówioną. Wiem, że oprogramowanie użytkowe inne, z którego słynie Atari, to już tutaj pochwaliłeś się wcześniej, czyli oprogramowanie muzyczne. Przed chwilą też wspomniałeś o DTP, to są takie dwa główne jakby chyba najmocniejsze strony Atari, z tego co ja się orientuję i ludzie, którzy w tym nie siedzą. No ale znowu chcę tutaj teraz trochę podpromować Amigę, więc jak to jest z oprogramowaniem graficznym? Czy są oprogramowania takie jak, nie wiem, ImageFX, ArtEffect, Photogenix, czy jest jakieś oprogramowanie, nie wiem, malarskie, jak, nie wiem, Personal Paint, Deluxe Paint, czy jest to oprogramowanie tej samej klasy, które można porównywać, jak ty skomentujesz? Jest trochę, jest tych programów mniej ze względu na popularność Falcona, natomiast ze względu na to, że jest to taki sprzęt, oprócz tego, że muzyczny, mocno demoscenowy, to powstało kilka naprawdę fajnych perełek. Mi się bardzo podoba Rainbow w wersji drugiej. Właściwie jest to taki kombajn, gdzie przełączasz się coś na zasadzie, jakbyś miał pakiet Adobe, gdzie jest kilka programów w jednym. I tam masz na przykład oprogramowanie do tworzenia sprite'ów, masz oprogramowanie do tworzenia animacji, oddzielne oprogramowanie do tworzenia grafiki. Przepraszam, że ci przerwę, a w którym roku to powstało? O kurczę. Tak mniej więcej, no nie musimy tam 1:1 strzelić, ale... Ale lata 90. czy później? Wiesz co, nie pamiętam, nie chciałbym wprowadzić w błąd, to może ktoś w komentarzu, na pewno osoby, które na Atari korzystają z tego oprogramowania na co dzień, wydaje mi się, że jest mocno przez grafików i właśnie demoscenowców używane. Wiem, że Rainbow tam jest w kilku wersjach. Mi przypadła ta wersja Rainbow 2, ona jest tak określana, ja dokładnie nie pamiętam, która to jest, jeśli tam jest jakiś tam szczegółowy numerek odnośnie wersji. Natomiast wydaje mi się, że to jest oprogramowanie mocno rozwijane i fajnie działa. No właśnie, o to pytam, bo Mufa zadał w sumie pytanie o wiesz, moment, kiedy Amiga 1200, Falcon wstają, my mamy już tu kurde wszystko, czyli Deluxe Paint, 3DFX i tak dalej, 3DFX.
3D, jak to tam było w Amigowej, no wiemy o co chodzi. No mamy te programy. No już nie mówię o softie 3D. Lightwave. To... No, a wiesz, żeby nie chodziło o to, że teraz jakieś tam programy, które powstały stricte teraz, na bazie już, wiesz, znaleźć źródeł i tak dalej, i to jest super i super, no bo za chwilę pewnie i u nas by coś się znalazło. Ale nie? Tak, ale... tak, jak najbardziej. Natomiast program, który wymieniłeś i który jest najbardziej na Amidze znany, tej klasycznej, Deluxe Paint, to jest też wersja na Atari ST. Ale chyba tylko o ile dobrze kojarzę. Ale on się skończył chyba wcześniej. No? Skończył się wcześniej, tak. I pewna kompatybilność jest, pewnie część oprogramowania wcześniejszego na Falconie działa. Ja już mówię o takich programach mocno wyróżniających się. Ciężko mi powiedzieć, czy właśnie kiedy Rainbow powstał w takich już mocno rozbudowanych wersjach, ale to z ciekawości sprawdzę po samym programie. Najwyżej damy to gdzieś info na pasku. Ja też bym chciał to sprawdzić. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że tych programów jest dużo mniej niż na Amidze. No. Na Amidze jest oprogramowania po prostu bardzo dużo, lepszego, gorszego. Na Falconie wygląda też lepsze, gorsze, natomiast jest tego dużo, dużo mniej. No, efekt skali, ze względu na popularność sprzętu, więc... Efekt wielkości... Tak, rynku. Tak. No i... Ja myślę, że tutaj... No tak samo jak u nas było dużo mniej muzycznego, nie? No bo jednak Atari szło pod tą muzykę, nie czarujmy się. Ja pamiętam też taką scenę, że idę do sklepu pod tytułem Demo u nas w Pile i jeszcze byłem amigowcem takim zatwardziałym, to był gdzieś 98 rok. I tam kupuję mikser i no to sobie do MIDI podepniesz. No, do MIDI se podepnę. Nie stać mnie na MIDI, do Amigi, żeby sobie dołożyć. No, tak było, no ale no tak było, nie? Natomiast też jest oprogramowanie do 3D i naprawdę bardzo fajne i sympatyczne. Natomiast powiem w ten sposób, ja wolę oprogramowanie do 3D akurat na Amidze. Tutaj już wymieniony został program, czyli Lightwave, tak. To jest program genialny. Ja nawet u siebie na kanale zrobiłem nawet kilka takich materiałów bardziej rozbudowanych, gdzie tworzę jakiś tam model albo sobie wrzucam model chociażby F-16, wrzucam sobie jakieś źródło światła, ten F-16 przelatuje w ogóle oddala się od horyzontu, później pokazuje, jak generowana jest każda klatka i tak dalej. To oprogramowanie... Mam do ciebie prośbę. Mhm. Masz do dzisiaj projekt tego F-16 gdzieś tam u siebie w magazynach? Mam, ale wiesz co, ja użyłem F-16 projektu, który był już w bazie programu. Mam taką wersję. Okej, tylko chodzi mi o to, żeby to porównać na moim prototypie. Ja sobie Lightwave'a, wiesz, wczytam twój projekt i zobaczymy, jak to się przelicza. Powinienem tak mieć z tej ciekawości. Pokazywałem to na Amidze 4000. Taka ciekawostka może być. No właśnie, no to musimy zrobić. Okej, także... Dobra, także mamy. Ja, jeśli chodzi o programowanie 3D, na Atari Falcon są chyba dwa programy takie najbardziej znane. Natomiast ja wolę te Amigowe, bo po prostu na tym się trochę bardziej wychowałem, one są bardziej dla mnie, ten program akurat na Amidze był robiony przez pod nadzorem użytkowników, którzy z tego korzystają i on jest bardzo taki intuicyjny i super Ale zrobiony. Ale mi się wydaje, że także... wiesz, że to samo przez się wychodzi, Atari było mocne w muzyce, więc jakieś profesjonalne firmy, które się specjalizowały w muzyce, robiły tam soft. Amiga zawsze była mocna w telewizji, zwłaszcza w USA i tak dalej. Wideokastery i tak dalej, więc Newtek, wielkie firmy, które się tym specjalizowały, robiły soft na Amigę. No i tu... Tak, i tu... tak, no, tak, tak. I tu się jakby puenta zamyka. Tematu, bo to też się wiąże z wielkością rynku i tutaj też w zasadzie jest niestety pozamiatane, ale na rzecz Amigi, czy może stety, czyli gry. Bo robiąc research, ja próbowałem... Stety. Gry. Dużo wspólnych gier, pokażemy w tle kilka, ale to dosłownie kilka jest wspólnych, a gier dedykowanych Falconowi to nie wiem, czy jest ze 100, gdzie gier agowych jest no 10 razy więcej chyba niż gier na Falcona, a takie komercyjne programy, które można porównać, no to był Ishar, seria Ishar i pewnie gdzieś widzicie teraz przebitkę.
Robinson Requiem i tu zdziwiłem się, że ty rozmawiając ze mną gdzieś poza teraz naszym nagraniem stwierdziłeś wywiadem, że nagranie tego Robinsona, które ja dałem, to prawdopodobnie było na zaturbionej Amidze 1200, a mi się wydawało właśnie, że tak mi się nie wydawało. Bo intro, zauważ, że gry wyglądają mniej więcej tak samo, sama gra chodzi mniej więcej podobnie, ale intro dużo szybciej się odpala na Falconie i ja właśnie doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie to 0.30 szybciej tą animację przelicza. No i dlatego nie wydaje mi się, żeby tam ta 1200 była zaturbiona, ale no pewności nie mam, bo nie jestem autorem tego filmu, gdyż już 1200 nie mam, nie? Ale to znaczy ja sobie... Chociaż musicie też wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że same grabery troszeczkę ściemniają cały temat, bo ja dzisiaj sam nagrywałem ponad godzinę materiału do kolejnego odcinku i sam się na tym złapałem, że coś widziałem na żywo inaczej niż jak to mi się nagrało, nie? I mówię, kurczę. Oczywiście mówimy o mikrosekundach, a nie, że tam, nie, ale tam materiał się rozjechał. Nie? Według mnie dosyć wyraźna, nie? Natomiast... To znaczy ja sobie tak... Mów. Ja sobie z ciekawości przejrzałem Robinsona akurat na Amidze z 0.60 i po prostu wydawało mi się, że dokładnie ta sama prędkość jest tak zachowana i stąd wywnioskowałem, bo ja przesłałem ten materiał na 0.30. Ta gra akurat działa na 60 również, ale chciałem po prostu na 0.30 podesłać. To stąd takie, po prostu zauważyłem, że to bardzo podobnie działa jak na 60. To też nie były gry płynne FPS typu Doom, bo to były bardziej tak jak Dungeon Master, gdzie te gry bardziej, no nie wiem, a la Myst powiedzmy, więc tam... O 90 stopni się obracały. No. Pewnie aż takiego, w tym wypadku być może procesor aż takiej dużej roboty nie robi jak w takiej typowej grze FPS. Też no macie porównanie wyścigów, mówię, jest bardzo mało takich samych gier, więc puściłem Racer 2 chyba. Ty tam Flying High. No i pomyślałem, że Flying High może nie są najlepszymi wyścigami od strony grywalności na agową, taką gołą Amigę, chociaż ona chyba, nie wiem, czy ta gra nie wymaga trochę fastu, ale pod względem oprawy, jest... chyba tak najlepsza, która chodzi na tej Agacie i mi się wydaje, że jednak tutaj Amiga ma tą przewagę, jednak wygląda to lepiej. No i no, w zasadzie ja nie wiem, ja bym ten wątek skończył, bo no, tutaj Atari Falcon po prostu dostaje, o ile na Atari ST jeszcze było względnie dużo gier dedykowanych, chociaż one przeważnie brzmiały gorzej i często wyglądały gorzej niż na Amidze, no to tutaj, jeśli chodzi o Falcona, to co jest, te nowsze gry, które ty pokazałeś, te dumy, kolega tak zrobił. O, tu Falcon pokazuje ząbki. Ale jeśli chodzi o liczbę gier... Nie, to... Tak, bo tam DSP to... wchodzi w grę. To ja chciałem tylko... Znaczy się, to ja dodam jeszcze coś od siebie i już dajemy gościowi. Nie, no według mnie porty tam rzeczywiście, bo DSP wchodzi i zaczyna wchodzić do akcji i tam widać pewną przewagę. O tyle, o ile gry Falconowe i nie daj Boże jeszcze Atari ST, nie zgodzę się z moim gościem, że nie, no według mnie Amiga jednym strzałem rozwala Atari, nie? Bo po prostu i dźwiękowo i okej, na screenach one się bronią, ale w ruchu znowu Atari przegrywa, nie? Być może wina samych programistów. Ale jeśli chodzi nie o dźwięk, mówię, że to jest wina sprzętu. Teraz ja się wetnę, to ja też już rozmawiałem tu z Pawłem i też być może znowu to jest kwestia urządzenia, które zgrywało, nie? Ja zresztą jeszcze za chwilę zapytam o scenę, ale dokończ te wątki właśnie o tych portach, bo tutaj Atari pokazuje były. Dobra. Ja kiwając głową, chciałem zwrócić na trochę na jedną kwestię i tak trochę może szerzej to pokazać. Ja się zgadzam z tym, że w kwestii gier, ilości, tutaj jest kwestia też skali użytkowników, to tutaj jakości. Jest, to tutaj jest całkowicie inna sytuacja. Zresztą większość tych gier, które podsyłałem, to były gry robione przez
demo scenowców, to nie są w ogóle komercyjne... No, natywne gry. Może tak, i szarów chyba, nie? Bo to chyba było komercyjne. Tak, oprócz i szarów. Natomiast to jest bardzo ważna kwestia. Ważne jest, ilu jest tych użytkowników, a tutaj porównując to z Amigą jest bardzo... To jest przepaść, natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jeśli pojawia się dana platforma i ona w swoim takim najniższym wydaniu jest już dosyć rozbudowana i ona wyznacza standard pewnych tytułów tych gier, to tutaj Amiga, która wyszła, ta Amiga 1000, później 500, ona wyznaczyła taki standard, gdzie miała już dobrą muzykę, gdzie miała fajnie działający bliter, który fajnie to wszystko realizował, grafikę 2D, przesunięcia tych ekranów bez obciążania procesora i to jest rewelacyjne. Natomiast w przypadku Atari, ta wersja Atari ST, szeroko pojęta wersja ST, już nie mówię tam wersja jakaś tam F, wersje kolejne, literacje jakieś kolejne. Kwestia jest taka, że ten komputer był o dużo mniejszych możliwościach. Co prawda na przykład bliter pojawił się już w Atari ST, ale w Atari Mega ST. Natomiast ST miało miejsce na bliter, można było sobie ten bliter zainstalować. Natomiast nikt nie instalował, bo to nie ten standard był dużo... Czyli? Ten standard był dużo niższy. To zadam Ci takie pytanie. Czyli podsumowując tą Twoją przed chwilą wypowiedź, że Atari Falcon było po prostu wstecznie kompatybilne z tymi gorszymi Atarinkami i na nich musieliśmy to oglądać, na niej. To coś takiego, jakbyś dzisiaj na, nie wiem, Xboxie czy PlayStation 5 oglądał gry z Xbox One i oceniał pod kątem PS5 czy Xbox Series X. Bo zobacz, Falcon miał już tego blitera. Ale właśnie, chodzi o... I jak zobaczysz tą grę... Właśnie chodzi mi o takie... To ona się od Amigowej nic nie różni, chociaż no, Pinball Dreams chodzi już na Amidze 500, nie? A tu chodzi płynnie... Tak, ale to jest... Ale to jest nowsze wydanie. Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz. Przeskakując na przykład do Commodore. Zobaczcie. Był Commodore 64. 128. Pojawił się Commodore 128, który ma dużo większe możliwości. Który był niewypałem. Tak, ale zobaczcie. Miał dużo większe możliwości. Miał procesor dwa razy szybszy. Miał dodatkowy... A gry i tak były 164. Miał dodatkowy, dodatkowy procesor taki jak Ziloga, czyli do takich bardziej profesjonalnych rzeczy, tam był oddzielny system, dodatkowe wejście cyfrowe RGB. Nawet ty dokładnie mówisz to samo, co ja powiedziałem o tym Xboxie. Tak, tylko zobacz. Tak jakbyś dzisiaj odpalał grę z dawnej platformy. Tylko zobacz, jak mało było użytkowników i każdy, kto wydawał gry na Commodore 64, bo to były pieniądze. Odbiorca. I nikt specjalnie nie robił dla 128. No. Podobnie jest z Falconem. Jeśli przyjmiemy, że jest tych 30 tysięcy użytkowników, to pomyśl sobie, przygotowując miliony. Tytuł. No. No właśnie. To jest prosta odpowiedź. Jak to wyglądało? Mówić, chłopaki, tak. No wejście Amigę, mimo że ta 1200 była dużo, dużo popularniejsza powiedzmy niż Falcon, to jednak nie była aż tak popularna na 500. Jak długo jeszcze w czasach 1200 robiono gry na 500? Jak tłukli na 500? Wiesz, Super Frog wyszedł na Amigę 500, a to był 93 rok, już było po premierze 1200. I jak długo jeszcze te gry wychodziły, nie? No bo 500 bardziej popularna, lepiej się sprzeda, nie? To jest odpowiedni komputer w odpowiednim czasie, zdobywa odpowiednią popularność, na tym można budować. W innym przypadku jest... Wygląda to wtedy dużo, dużo słabiej. Ten komputer teraz jest, Falcon jest ciekawy, bo wychodzą jakieś nowe gry, nawet nowe gry wychodzą, dema, czy można sobie tutaj się pobawić tą muzyką, ale tego nie można porównywać z Amigą, jeśli chodzi o kwestie od strony gier, bo to jest zupełnie inna skala, inna popularność tych komputerów. Dlatego także tak, to, że masz możliwości,
danego sprzętu, nawet jeśli one są bardzo wysokie, to jeśli nie ma, nie ma użytkowników w dużej skali, to ten komputer po prostu nie zostanie wykorzystany. Ja mam, chłopacy, do was takie pytanie na koniec, do obu. Mam jeszcze jedną kwestię do siebie na też, koniec, taką już remisową. Ale dobra. Dobra, no to ty jedziesz. Bo ja bym chciał zakończyć odcinek w taki spektakularny sposób. Na remis to jest właśnie ta scena, produkcje demo scenowe, przynajmniej te produkcje, które ja widziałem, to wyglądają w zasadzie bardzo podobnie, no bo to są chyba konwersje nawet z Amigi, te, które ty przysyłałeś. Ale mam jeszcze, tak, zanim pozwolę ci się do tego odnieść, czy faktycznie, bo tu jest specyficzna grupa ludzi i po stronie Amigi nie wszyscy amigowcy scenowali, tylko jakiś tam niewielki odłamek, po stronie Atari pewnie też, więc tu o remis byłoby bardzo łatwo, ale stricte techniczne, że to demo, które teraz widzicie na przebitce, to przy Atari Falcon jest normalna, głęboka czerń. Przy wersji z Amigi 1200 ta czerń jest taka siwa. Czy to wynikało ze sprzętu, którym zgrywałeś, czy faktycznie Atari tutaj generuje lepszy? Tak, moim zdaniem z Grabera. Przede wszystkim z Falcona zgrywałem w wersji VGA. Znaczy nie RGB, tylko VGA. I tutaj może być. Czyli na żywo wygląda ta różnica. Bo tak, przekłamanie koloru. To jest sprzęt, to co teraz widzicie, drodzy widzowie, to jest tylko i wyłącznie różnica ze względu na metodę nagrywania czy wyjścia obrazu. Jeszcze, żeby to, nie wiem, no, jakoś tam doprecyzować, to ja nawet to samo demko odpalę u siebie i zobaczymy, pod spodem będzie trzecia wersja i zobaczymy, czy rzeczywiście to tak wychodzi. Nie? Natomiast jeśli chodzi jeszcze o te kwestie 3D, to tutaj warto zwrócić uwagę, w ogóle jeśli chodzi o 2D i 3D, że jedna platforma ma przewagę moim zdaniem w 2D, druga platforma Amiga trochę większą w 3D. Już mówię, z czego to wynika. To, że Amiga miała tak mocno wyspecjalizowane te układy, mocno rozbudowany bliter, który super naprawdę przesuwał grafikę bez obciążenia procesora i to było standardem już w Amidze 1000 czy w Amidze 500. To jest genialna rzecz, jeśli chodzi o 2D. To, że o ile dobrze kojarzę taki układ, który już przed samym generowaniem grafiki na ekran wyrzucał to na RGB, tam jest jeszcze koper. Chyba demoscenowcy się mocno koperem też bawili. Po prostu zmieniając pewne wartości można było podwoić liczbę kolorów. Są nawet gry takie jak Universe, gdzie demoscenowcy potrafili na tych standardowych kościach wyciągnąć tam 256 kolorów. Przecież to jest genialna sprawa. Tylko kwestia jest taka, że ten bliter w Amidze, z tego co rozmawiałem z ludźmi, którzy programują i na Amidze, i na Atari, to ten bliter amigowy jest dużo bardziej rozbudowany, ma więcej funkcji. W przypadku blitera dla Atari, tak z tego co słyszałem, to tam można jakieś fragmenty pamięci przenosić. To są coś na zasadzie, nie wiem, prostokątów, tak upraszczając. Jest prostszy. On tam ma, nie wiem, może mieć 2, 4 czy tam 8 tych planów. To jest rozbudowa tego blitera, który był w Atari STE, natomiast jest dużo prostszy. I teraz przez to przechodząc do 3D, jeden komputer i drugi musi konwertować te plany na tryb chunky to plana. Chunky to plana. Tak, chunky to plana. Myślałem, że tam nie ma tego. Też jest. I teraz to, że ten tryb w Atari jest inaczej, mniej mocy procesora jest potrzebne, żeby to zamienić na chunky, czyli to, co jest wykorzystywane w 3D. I przez to moim zdaniem, porównując tak zegar do zegara, chociaż
te karty są turbo, to też jest bardzo ciężko, różne, to jest tam dużo takich wypadkowych, że jak się spotkają osoby, które są tak mocno techniczne, to zaraz z jednej, z drugiej strony tam się jeszcze pojawi mnóstwo argumentów i to jest ciężko do wyważenia. Natomiast wydaje mi się, że Atari to minimalnie szybciej to przetwarza, jak sobie tak na przykład porównywałem to z Amigą, z tym, że ten rodzaj przetworzenia jest też inny. To jest ciekawe i to na przykład widać w takim mocnym obciążeniu w Quake'u, że Amiga tak jakby przetwarza może minimalnie wolniej, ale pokazuje wszystkie klatki, natomiast na Atari jest to takie szybsze, ale wydaje mi się tak jakby nie wszystkie klatki były pokazywane. To jest taki efekt, który ja wizualnie odbieram, natomiast ja nie wiem dokładnie technicznie, z czego to wynika. I mówię o Atari Falconie, bo kiedyś mi tam osoba jedna pisała, po co pokazywałeś to przez VGA, trzeba to zrobić natywnie przez RGB, wtedy będzie to trochę inaczej wyglądało. Nie gubiło klatek. Rzeczywiście trochę lepiej to wygląda, ale mimo wszystko to przetwarzanie na Amidze i na Falconie oprócz tempa jest trochę inne. Moim zdaniem jednak Falcon jest trochę szybciej, ale tak jakby część klatek nie pokazywał. Znaczy, takie mam wrażenie. Wiesz co, ja zrobiłem, ja wiem, że to w sumie takie badanie trochę dziwne, ale bo ty mi tam też podesłałeś wczoraj bodajże, tylko podpowiedz mi ten port tego Duma na Atari. Taką dziwną nazwę miał. Coś na M. Mad Doom chyba, no. No. I sobie to, wiesz, zaplodowałem, znaczy ściągnąłem z neta i zacząłem porównywać właśnie Amigowy gameplay i Atarowy. I wiesz, co zauważyłem? Ja wiem, że to, wiesz, to są tylko filmy, nie? Ale że Amigowy jest jakby odświeżany od góry do dołu, jak se poklatkowo to bierzesz, nie? Tak jakby każda klatka była od góry do dołu generowana, nie? A w wypadku Atari było tak, jakby piksele się po prostu pojawiały na ekranie, nie? Nie było takiego skalowania, tak jak zobaczysz sobie w kamerze Interlace i widzisz te paski, które lecą od góry do dołu, czyli takie rzeźbienie się ekranu, wiesz, jak z tych starych telewizorów, to Amiga ma dokładnie takie rysowanie, tak, wiesz, tego wszystkiego. Oczywiście my tego w tych klatkach na sekundach... Tak. Ale właśnie w Atari zauważyłem coś zupełnie innego, nie? I tak też się zastanawiałem, czy to jest wina... Wiesz, tego, że po prostu sobie teraz tak oglądam, co jest w zwolnionym tempie, a jest to zgrabowane innymi graberami, czy po prostu taka różnica rejestracji grafiki jest, nie? I chyba tak jest z tego, co ty mówisz. To już trzeba było naprawdę z taką bardzo techniczną osobą, która najlepiej programuje. Tak, ale to wyłapałem, tak, nie? Tak, tak. Natomiast z tego, co kojarzę, to na Amidze też są różne tam sposoby konwertowania to chunky to planner. No jak był Gloom, to miałeś. Te konwektory też są różne, więc one też mogą się różnić między sobą. Tak. Innego Akito. Tak, ale taki. Ale wiecie co, to jest ciekawe. Ja się dopytywałem też na PPA w tej sprawie. Takie otwarte pytanie zadałem. Niektóre osoby fajnie odpowiedziały, inne może trochę mniej fajnie. Napisałem, Akiko? Tak, o Akiko pytałem się. Bo mam. To obejrzyj nasz film. Tak, bo mam kartę. Ty się dowiesz. Mam kartę, mam TF-kę 330 i 360. I w 330 Akiko nie działa, a w 360 działa. A jest to sprzętowe. Ale jak to sprawdzasz, czy działa, czy nie działa? Że odpalać się Microcosm i inne gry C32, czy jak? Nie, mówię o... chyba na forum Exosa, gdzie chyba też osoba, która tworzyła te karty i tam inne osoby, które są mocno techniczne i z tego, co widzę, to tam jest potwierdzone, że na procesorze 60, czyli Terrible Fire 360 działają kości Akiko. Ja się zapytałem wprost, czy, bo ja nie wiedziałem i pytam się, czy to, że z kości Akiko są w stanie wesprzeć konwertowanie w sposób sprzętowy, czy to jest w jakiś tam sposób w stanie odciążyć trochę procesor 060? Być może, jeśli to może
wspomagać, nie to, że albo Akiko to robi, albo procesor, tylko na zasadzie wspomagania, to być może będzie to najszybsza Amiga z 0,60, jeśli ta karta będzie mogła osiągać takie prędkości, jak chociażby Terrible Fire dla Amigi 1200. I tam zaczęły osoby właśnie pisać, że chyba z tego, co zrozumiałem, to albo Akiko, albo 0,60, że to nie może być na zasadzie wspomagania. Połączenia. Tak, natomiast to jest ciekawe, że dla 60 to działa, dla 30 jeszcze nie. Ale gdzieś widziałem film na PPA, że ktoś właśnie miał 30 i zmusił Akiko do działania, odpalił tego Gluma w wersji Akiko na 30, tylko musiał chyba wyłączyć cache procesora czy coś. Więc może jakby pokombinował na 30. Tak, tak, przesyłałeś mi to. No ale to tam już... No ale to i tak nic nie wnosiło, nie? W sensie jakościowym. No bo tak naprawdę Akiko odpowiadało za transfer danych między CD a szyną, nie? A te Chunky to Planner to w buty sobie możemy włożyć. No problem był taki, że Amiga musiała, z tego co ja to rozumiem, przeliczyć 4 razy więcej informacji niż PC. Dokładnie. Bo każdy czyli tam... w praktyce nic to nie wychodziło. Tak, także to było bardzo duże obciążenie, żeby obsługiwać grafikę 3D. W ogóle to, że wyszły takie tytuły jak Gloom, który jest genialny i który z tego co kojarzę, to ma takie efekty bardzo zbliżone do tych, które są w filmie Alien. Nie wiem, czy to przypadkiem... No nie zbliżone, one są skopiowane. Albo skopiowane, tak. Są genialne, genialne, ale takie skojarzenie. Bo są skopiowane z genialnego filmu. Dokładnie tak. No. To super, że takie tytuły powstawały, bo były to komercyjne tytuły wydawane przez firmy. Były naprawdę fajnie zrobione i działały na mojej Amidze CD32, którą miałem tam w drugiej połowie lat 90. dosyć płynnie i to było niesamowite. A ty miałeś jak rozbudowaną w tamtych latach? A teraz pogadamy. Z dzisiejszej perspektywy okay. Ta płynność to... Ja nie miałem rozbudowanej CD32, wiem, że ty miałeś tam dodatkowy moduł, ale miałem fajną rzecz, tak, której żałuję, że w tej chwili nie mogę dostać, kupić i nie mogę znaleźć żadnej informacji, chociaż SX32 Pro pewnie. Nie chodzi o rozszerzenie do Amigi takie typowe, chodzi mi o klawiaturę. W Warszawie w jednej z firm robili klawiatury do CD32. W środku były klawiatury od 500. To mówisz aluminiowe. Ale miały metalowa obudowa, aluminiowe. Które były w kolorze CD32. Tak, genialnie zrobione. pod względem tak, mechanicznym. Tak, wiem o czym mówisz. Po prostu super. Chętnie bym teraz taką klawiaturę odkupił. Ja też bym chętnie taką hapnął. Chyba musimy się umówić na odcinek 32, gdzie ja będę tylko chyba słuchał, ale pora chyba zamykać i podsumowywać odcinek Amiga 1200. Zamykamy temat. Ej, chłopacy. Pytanie miałeś na koniec. No właśnie. Teraz... Tak. Pytanie mam do każdego z nas z osobna. Ja ostatni odpowiem. No bo ja zadaję. Według was, jak się kończy wojna Amiga 1200 kontra Falcon, ale tak krótko, zwięźle i na temat i na koniec puenta, dlaczego uważacie tak, a nie inaczej? Paweł. Ja może zacznę od tego, że mnie w ogóle w latach 90. obeszła ta cała wojna. Ja w gazetach widziałem Secret Service, jakieś sytuacje, że ktoś tam komuś coś tam robi z tym węglem i tak dalej. Ja tego w ogóle średnio rozumiałem, taką sytuację, także mnie to całkowicie obeszło. Natomiast ja uważam, że Amiga 1200 i Atari Falcon to są całkiem inne komputery stworzone do całkowicie innych zastosowań. To tak jakby, nie wiem, porównać... nie wiem, środek transportu, jeden, który, nie wiem, transportuje jakieś dobra, a inny, który transportuje ludzi. No jeden i drugi jest potrzebny. Te komputery się mocno, moim zdaniem, uzupełniały. Ja mam sentyment do Amigi, do systemu amigowego, ale jako muzyk amator, który obsługuje Cubase'a i który, jak zobaczył, że na Atari wygląda to tak samo pod względem obsługi,
kupił to Atari i tym Atari się bawi. Dla mnie to jest te komputery są nieporównywalne. Są, mają inną specyfikę, mają inne wyposażenie. Jeden komputer jest bardziej masowy, drugi jest bardziej w niszy. Kwestia, co kto potrzebuje, czym lubi się bawić i jakie mieć zastosowanie. Dla mnie jeden i drugi jest naprawdę super komputerem, mimo tego, że do Amigi mam po prostu sentyment większy. Okej, okay, no ja w zasadzie jako też gościu, który przeszedł ciężko, nie po tym na Amigę z Atari, to też to samo chciałem powiedzieć, że mnie nigdy te wojny atarowo-amigowe nie ruszały. Wróg był gdzie indziej i tak naprawdę Atari się naparzało z Amigą, a wygrał ten trzeci, jak zawsze. Natomiast no myślę, że tutaj no, życie pokazało no, rynek, zainteresowanie, cena, pewnie możliwości graficzne, jakby dostępność, liczba gier dobrych, liczba oprogramowania. To jest na pewno po stronie Amigi, jakby rozważyć wszystkie za i przeciw, no to Amiga jednak wygrała, no bo jest jej więcej, wszystkiego ma więcej, softu ma więcej i tak dalej. Natomiast oczywiście Atari, no zgadzam się, że ma swoje przewagi, no lepszy procesor w muzyce, no to miażdża Amigę. No w paru jeszcze innych aspektach na pewno Amigę pokonuje. To nie jest taki wynik, że jest 12 rund i jest 12-0 albo knockout przed czasem, bo to na pewno walka kończy się zwycięstwem na punkty. A mam jakby jakieś jeszcze słowo takiego ogólnego podsumowania, to gdyby wziąć najlepsze rzeczy z Atari i połączyć to z najlepszymi rzeczami z Amigi, to by wyszedł naprawdę komputer, który by pozamiatał na początku lat 90. No a tak wyszło, jak wyszło, obydwie firmy zbankrutowały. No ale summa summarum, no stawiam kciuk przy Amidze 1200. Teraz ty. No i ja zamknę temat w ten sposób, że no wrócę do tego, co powiedziałem, że ja pamiętam wojenki, ja byłem gościem z węglem, sorry, i wojenki sam zaczynałem i jak przeczytałem artykuł właśnie o parametrach, to no, spociłem się na maksa, nie? Bo mówię DSP, 30, tak dalej, i tak dalej. No i próbowałem jakoś tą Amigę bronić, ale ona sama się obroniła. Moim zdaniem Amiga 1200 wygrywa, ale tylko z jednego względu. Software, którego potrzebowałem, czyli gry, były wtedy, a wtedy byłem na etapie gier, więc w tamtych czasach dla mnie Amiga 1200 zdecydowanie wygrała, ale oczywiście chylę czoła dla Atari i w ogóle dziękuję za twoje spostrzeżenie, bo to jest fajny taki myk, porównanie tira z koparką. Masz rację, to dzisiaj to rozumiemy, ale wtedy za gówniarza nikt tego nie rozumiał i jakby każdy się przepychał, nie? Więc tym takim optymistycznym, zgodnym akcentem myślę kończymy ten odcinek. Chłopacy, piony. Zbijamy. Tak jest. Atari i Amiga razem. Dziękujemy za wsparcie na Patronite.